No dobrze, witam Państwa bardzo serdecznie. 18.30 wybiła. Nazywam się Rafał Polski. Jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich, społecznikiem, który aktywnością obywatelską zajmuje się w Łodzi od 1995 roku, więc na karku mam 20 już parę lat zajmowania się działalnością społeczną. Bardzo Państwa serdecznie witam na czerwcowej debacie Łodzianie decydują. Czerwcowe, ja tylko przypomnę dla tych z Państwa, którzy pierwszy raz są u nas, w zeszłym miesiącu majową debatę poświęciliśmy tematowi tramwajów podmiejskich, czy je likwidować, czy remontować i wzmacniać infrastrukturę tramwajową. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o radach osiedla. Skąd taki pomysł? Pomysł wziął się stąd, że dostawaliśmy od mieszkańców pytania, czy można jedną z debat Łodzianie decydują właśnie poświęcić radom osiedla. I uznaliśmy, że no to jest dobry moment, ponieważ w przyszłym roku są wybory i dostrzegliśmy też, że są jakieś ruchy ze strony Urzędu Miasta Łodzi, które są jak co 4 lata w tym obszarze, że coś się dzieje. No i chcieliśmy dzisiaj poddać refleksji tej właśnie refleksji w kwestii działań rad osiedli. Pani, kogo mamy na sali? Przede wszystkim mamy mieszkańców i Państwu bardzo dziękuję za przybycie liczne. Pani prezydent Stanowskiej nie będzie, ale już widzę pana dyrektora. Czy pan dyrektor będzie w zastępstwie? To zapraszam, tutaj jest wolne miejsce. Z tabliczką. Pan dyrektor Grzegorz Justyński z Urzędu Miasta Łodzi. Zapraszam, tutaj jest wolne miejsce. Mamy też gościa specjalnego. Zawsze staramy się na takich debatach tutaj łódzkich zapraszać kogoś spoza Łodzi, żeby nam pokazał taką perspektywę, która jest inna. W zeszłym miesiącu gościliśmy dwóch ekspertów od ruchu tramwajowego, kolejowego z Warszawy. A dzisiaj mamy na sali Lecha Merglera, który jest szefem Kongresu Ruchów Miejskich i który jest też autorem takiej publikacji Antybezradnik przestrzenny, prawo miasta, prawo do miasta w działaniu. Ja Państwu bardzo polecam, on jest w internecie, ten poradnik w formule PDF-u bezpłatny do ściągnięcia. Baza, jakby niezbędnik, ale jednocześnie skarbnica wiedzy na temat działalności również rad osiedli. W takim ujęciu z jednej strony krajowym, ale z drugiej strony też takim bardzo lokalnym, poznańskim. Mamy na sali też pana Konrada Strzeleckiego z Rady Osiedla Łódź Hojny. Witam pana bardzo serdecznie. Mamy też Szymona Iwanowskiego ze Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani i panią Karolinę Dudkiewicz, przewodniczącą Rady Osiedla Teofilów Wielkopolskich. Też są przedstawiciele Rady Osiedla. Tak. Kto jest z Państwa z Rady Osiedla, ręka do góry? Wszyscy. Nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo. Pani prezydent chyba wiedziała, co robi. Mamy pełnomocnika, więc wszystko dobrze. Ja Państwa zapraszam, bo tu jeszcze są chyba wolne miejsca. Państwo, którzy stoicie. Konrad, jeszcze trochę krzeseł trzeba wykombinować, bo Państwo 2 godziny nie dadzą rady. Ramowy program dzisiejszej debaty jest taki, że nasz gość zacznie z Poznania, będzie miał 10 minut, ponieważ opowiada z perspektywy takiej zamiejscowej. Kolejni rozmówcy z Łodzi będą mieć po 5 minut. I później, w zależności od tego, co się zadzieje, będzie następna kolejka. Ewentualnie przed następną kolejką, jeżeli będą takowe pytania z Państwa, to te pytania bardzo proszę podnosić rękę. I
będę Państwu udzielał głosu. Staramy się na tych debatach włączać uczestników w jak największym stopniu, ale też bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, jeżeli będzie, nie wiem, 20 zgłoszeń i nie jesteśmy w stanie w ciągu 2 godzin zamknąć tej debaty, a chcemy po prostu, żeby ona się faktycznie skończyła o 20:30. No dobrze, to... Czy można tylko jedno pytanie zadać na początku? Tak. Ponieważ ja jestem także mieszkańcem Łodzi, a również po części jestem interwencyjnie na prośbę także o części przedstawiciela osiedli, a ja muszę wyjść na drugą debatę telewizyjną. Dowiedziałem się od Państwa o debacie dopiero niedawno. Mam prośbę, czy po gościu będę mógł Was mowa zamienić, bo czuję, że powinienem Państwu przekazać pewne informacje. Wydaje mi się, że i w zaproszeniu, i w intencjach Państwa mieszają się dobre intencje z jakimiś niedorozumieniami. I przynajmniej przed wyjściem, jeżeli Pan może mi nie... Co to znaczy dwa słowa? Co to znaczy dwa słowa? 10 minut do 10. Nie, nie. 10 minut to jest w ogóle niemożliwe. 5, to już Pan będzie decydował. W każdym razie ja na razie się prosiłem do Państwa, bo jako mieszkanie się szedłem, to przyjdę, w jakim trybie Państwo dyskutowali. Dobrze, że Pan jest w stanie uświęcić, żeby po kościu dobrze, będzie miał Pan 4 minuty. To jest jedyny mieszkaniec, który nie jest członkiem Rady Osiedla, więc trzeba by jakoś nieprawda. Dobrze, dziękuję bardzo za ten wstęp i proszę Radny, jakbyś mógł przedstawić sytuację w Poznaniu. Ja nie jestem członkiem Rady Osiedla, bo się nie dostałem, ponieważ poświęciłem na kampanię wyborczą ostatnio 2 godziny przed ciszą wyborczą. Zostaje się ze mnie chroniącego miasta i w efekcie mi zabrakło... Trochę głośniej. W tej sprawie. Ja mam problem akustyczny ze słuchem, więc ja będę głośno, a Państwo też mówicie głośno. Dobra, to wtedy miałem mikrofon. Więc tak sobie pomyślałem, że jakby poświęcił 4 godziny, to że miał nie 70, to 140 głosów w Radzie Osiedla Górczy. Tutaj jeszcze uzupełnienie. Przede wszystkim przynależę do Stowarzyszenia Prawo do Miasta Poznańskiego, a jak wiadomo, punkt widzenia jest określony przez punkt siedzenia, więc ja tylko krótko nasz punkt widzenia przedłożę. Bo składa się tak, że jesteśmy trochę między władzą a społeczeństwem obywatelskim, ponieważ mamy radnego jednego na 37. 10 rada osiedli na 44 są nasi członkowie. Jako przewodniczący albo rady, albo szefowie zarządu mamy też wiceprezydenta i dyrektora gabinetu prezydenta. Także mamy taki punkt widzenia, że możemy zrozumieć władzę, możemy zrozumieć mieszkańców, jakkolwiek jesteśmy stowarzyszeniem mieszkańców obwolnym. To jest istotne. Ja nie jestem członkiem Rady Osiedla, ale cały czas jakby jestem zaangażowany w sprawy tych kolegów, koleżanek, którzy kierują radami osiedli. To są z każdego przedziału, śródmiejskie, peryferyjne, czyli Wilowe, i też takie pośrednie, które są skomplikowane. Kamienice i bloki i tereny usługowo-przemysłowe i też Wilowe. W dwóch słowach charakterystyka, ona jest podobna. Podobna do Łodzi, a w ogóle zapomniałem podziękować za zaproszenie, że dziękuję, do Łodzi zawsze z przyjemnością, kolejny raz, zresztą od lat. Znaczy Poznań jest trochę mniejszy, lat osiedli mamy troszeczkę więcej, kiedyś było ich 70 i powstawały tam, gdzie ludzie je oddolnie organizowali. W tej chwili po zmianie, jak wrócę do niej, są jakby obligatoryjne, tak? Czy miasto jest podzielone na 44 rady osiedla i koniec. Nie ma kawałka, który by nie był częścią jakiegoś osiedla. Zmiany, które... Aha, to jeszcze takich parę charakterystyk może, że to są osiedla od... Najmniejsze ma bodajże 1800 mieszkańców, największe prawie 40 tysięcy. Powierzchniowo to też od kilkudziesięciu hektarów do 2000 hektarów. No i tak jak powiedziałem, to są tak, w Śródmieściu to są kamienice, pomiędzy to jest mieszanka trochę bloków, głównie blokowiska, ale też są jeszcze części, gdzie są kamienice, domki jednorodzinne, inne. No i osiedla peryferyjne,
to są wszystkie domy jedna rodzina i one mają trochę inne charakterystyki, jeżeli chodzi o uprawnienia. Budżety to są około 90 tysięcy do miliona. I tu może wspomnę o tym, jeszcze powiem o frekwencji wyborach, bo tu w Łodzi była wyższa, bo 13 coś czytałem gdzieś u siebie. U nas była zdecydowanie niższa, bo była 7,8%. Sekundę, gdzieś to tu miałem. Tak, 7,8, czyli co 13 uprawniony poszedł głosować, najwyższa frekwencja 22,25% na peryferiach willowych. Najniższa 3,2 i 3,7% na tak zwanych blokowiskach. Także różnica jest, a mimo to, mimo że ona była niska, to ja uważam, że Rady Osiedli, Rady Osiedli są bardzo potrzebne, one coraz lepiej spełniają funkcję. Natomiast przełomem było, w 2010 była jakby zmiana przepisów miejskich, odzwierciedlona w statucie miasta, czyli nadanie przede wszystkim to, że całe miasto jest podzielone na osiedla, jest ich mniej, są to większe obszary i mają większe uprawnienia. Są uprawnienia obowiązkowe jakby, to są... Ale ta zmiana kiedy nastąpiła? To około 2000, to było po wyborach w 2010. A dlaczego ta zmiana nastąpiła? Więc ja podejrzewam, że władza chciała część problemów zrzucić sobie z głowy. Ale też jak gdyby w Poznaniu następowało to takie przebudzenie obywatelskie w związku z grobelizmem przedmiotu i rządami grobelnego i myśmy kandydowali w wyborach w 2010 roku, w związku z tym po tym to była też jakby próba, myślę sobie, takiego zneutralizowania, może nie zneutralizowania, bo ja zakładam złych intencji, bo mi chodzi o coś takiego, że aktywność mieszkańców, którym o coś chodzi, coś im się podoba, a zwłaszcza nie podoba, jak ona nie jest kanalizowana, to ona jest żywiołowa, może być nieobliczalna. Natomiast ujęcie tego w ramy rad osiedli, jak gdyby nadawało tego pewną formę, cywilizowało z punktu widzenia władzy, ale też dawało pewne uprawnienia. Więc ja myślę, że to były takie motywy i te obciążenia takie podstawowe to dotyczą remontów i utrzymania szkół, utrzymania dróg lokalnych, chodników i jezdni oraz terenów zieleni. Natomiast cały obszar jest innych uprawnień, powinności, jest dość szeroki. Poczyna, to jest punkt, ja nie chcę Państwu czytać, bo tutaj z czasem walczymy. Zaczyna się od tworzenia więzi lokalnej. Ja o tym tylko jedno słowo powiem, że ja znajduję w tym, bo to nie jest moja pierwsza debata poza Poznaniem na temat Rady Osiedli, bo również uczestniczyłem w innych miastach. Mamy chyba do czynienia z jakimś renesansem lokalności, czyli dzieje się jakby coś takiego, że nie wiem, dojrzało pokolenie albo się zaktywizowało, które nie wystarcza wolność w postaci anonimowości w tłumie. W mieście jesteśmy wolni, bo możemy co chcemy, nikt nas nie ma. Potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy więzi, potrzebujemy swojego jakiegoś miejsca odniesienia. Wydaje mi się, że to pierwsze zadanie to właśnie wynika z tego, to jest tworzenie więzi lokalnych. I potem są tam takie infrastruktura techniczna, świata, kultura, sportu, kreacja, łatwo szczelne, bezpieczeństwo, stan środowiska, ziemienie miasta i tak dalej. Więc w dużym stopniu to, co Rada robi, w ramach tego, co jakby może to jest zapisane też w statucie, każda Rada ma swój status przyjęty przez Radę Miasta, to z aktywności ludzi, czego oni chcą. Ile mam jeszcze czasu? To ja robię, zmierzam do konkluzji wobec tego. Znaczy jest coś, jest taki jakiś proces, że tak jak za komuny to, co było za drzwiami mieszkania, było niczyje, to teraz coraz bardziej staje się wspólne, tak? Zaczynamy czuć się gospodarzami. Ja uważam, że to jest pokolenie moich dzieci. Bo kiedyś Rady Osiedli to były tak zwane leśne dziadki. Ja tak mogę powiedzieć, bo już jestem na niszkę jako senior na pociągu. Natomiast w tej chwili przychodzą do Rady Osiedli ludzie z klasy tak zwanej średniej, wykształceni, często biznes, czasami biznes, często intelektualiści i tak dalej. I oni tworzą jakby nową jakość, nie, w tej chwili. No i teraz mamy taką sytuację, muszę Państwu powiedzieć, że uprawnienia spowodowały zwiększenie obciążeń. Ludzie po prostu zasuwają w tych radach osiedli. Mamy koleżanki, które są kobiety w wieku średnim, czy tak 30 parę, 40, nie mają dwójkę dzieci, pracują zawodowo. Kiedy one mają to robić, tak? I sytuacja jest taka, że jeżeli w urzędzie trzeba sprawy załatwiać do 15, bo są spotkania w zarządzie dróg miejskich, w zarządzie zieleni, u prezydenta i tak dalej, to właśnie nie wiadomo, jak tam pójść. Więc ja
To jest moja taka refleksja, której w zasadzie nie opublicznie. Ja uważam, że trzeba zwiększyć zasoby. Czyli to idea jest taka, jeden etat na 10 tysięcy mieszkańców i niech ci ludzie po prostu, bo inną rzeczą jest to, że oni zrezygnują z tej aktywności, bo są zmęczeni. To jest druga kadencja, połowa drugiej kadencji z tymi dużymi uprawnieniami. Ja już widzę, że niektórzy marzą do końca, żeby mieć to, bo po prostu nie dają rady. Także to takie przesłanie na koniec i tyle. Dziękuję za skuteczność. Proszę, proszę Państwa, ja słuchając wystąpienia właściwie stwierdzam, że nic na serce, ponieważ to, co Pan mówił, akurat dotyka istoty funkcjonowania jednostek komórczych. Ale ja najpierw do tego tytułu, jako ja z Instytutu do Prezydentu funkcjonowałem w tym procesie decentralizacji. Nie wiem, czy to same instytucje, czy też nie. Wtedy, kiedy z Rokitą, innymi rzeczą, to poznaliśmy tego procesu decentralizacji. W ramach tej decentralizacji powstawały oczywiście jednostki jak tylko gminy, powiaty, województwa, ale szczególnie mówiliśmy o tej zasadzie pomocniczości, czyli te jednostki, które są bardzo ważne i one powinny służyć miastu, a nie urzędowi, a nie prezydentowi. Natomiast zaproszenie, nie wiem, czy było prowokacyjne, ale ponieważ wzmocnione tekstem obecnego tutaj pana Wyjarskiego pod tytułem Złe jednostki pomocnicze, bo się nie zapisały do komitetu, to informuję, że ten czas już minął komitetu. Ja się wypisałem z komitetu w momencie, kiedy komitet stał się fikcją. Mówię tutaj o komitecie do spraw rewitalizacji. Byłem w komisji tej sprawie i w momencie, kiedy okazało się, że wszystkie samorządy, znaczy stowarzyszenia, które działały w tym, tak były oszukiwane, a w ostatnim momencie wszystkie projekty były dawane i miało to być na zasadzie maszynki do głosowania, to się wypisałem. Natomiast nie można jednostek pomocniczych traktować tak jak w tytule zapraszamy Was po to, żeby Was zlikwidować. Tak to brzmiało. A jednocześnie nie można, tak jak pan redaktor, twierdzić, że jednostki się już do niczego nie nadają, bo nie służą miastu, nie służą prezydentowi czy urzędowi. Dokładnie odwrotnie. To urząd ma pomagać tym jednostkom, tak jak pan również mówi, pomagać im w działaniu, bo ci wszyscy państwo oczywiście działają społecznie, ale oni mają najważniejszą cechę, państwo działające. Czują to miejsce, mają największe więzi z tym miejscem i mogą inspirować i angażować innych. I to jest najważniejsze. Jeżeli tego nie podtrzymamy, tylko będziemy mówić, że jak jednostki nie będą działać tak, jak urząd chce, no to powinno się również zlikwidować ludzkie uczelnie, które się przynajmniej trzy, które się nie zapisały do komitetu rewitalizacyjnego, tak? Nie zapisały się prawdopodobnie dlatego, że też uznały, że to jest pewna fikcja. Dlatego cieszę się, że zaczęło się od tego głosu, bo państwo powinni być wzmocnieni. Państwo powinni być wzmocnieni taką obsługą, na przykład kiedyś w Łodzi były delegatury. Delegatury służyły tym jednostkom. Delegatury zostały zlikwidowane. Być może powinno się delegować po jednym pracowniku z tego urzędu po to, żeby pomagać tym jednostkom pomocniczym. A kiedy zostały zlikwidowane? Proces likwidacji zaczął się mniej więcej od 2012 roku. 2014. W związku z czym to jest, był fundamentalny błąd, ale to już może gdzieś struktura się permanentnie przestarza. Natomiast dzisiaj mówimy o jednostkach. Tym jednostkom nie wątpię, że pomóc. Trzeba słuchać. Natomiast one nawet powinny być niepokorne wobec władzy. A nie, że władza ma, chce ich podporządkować tylko dlatego, żeby, nie wiem, uprawiać propagandę. Także cieszę się, że na początku, mimo tytułu i mimo prowokacji ze strony pana redaktora, zaczęło się dobrze i życzę Państwu, żebyście wypracowali te mechanizmy, które mają rzeczywiście wesprzeć. Chociaż jest pewien paradoks, że na tą debatę nie zaproszono nikogo z Rady Miejskiej, która w zasadzie ustanawia te jednostki. To jest bardzo ciekawe. Nawet powiedziałem, że to powoduje, że to ja poszedłem panu Bajczo, ponieważ uczestniczyłem w tym procesie decentralizacji. Tworzyłem to wszystko, jeśli chodzi o ustrojowe założenia. Bo przypomnę Państwu, jednostka pomocnicza to nie ma być jednostka pomocnicza dla urzędów. To ma być pomoc dla mieszkańców. Dla mieszkańców. U nas jeszcze doszło do tego paradoksu, że w urzędzie uznano, że jednostka pomocnicza nie może pisać skargi na prezydenta. Uważam, że to jakiś absurd jest kompletny.
że ponieważ to jest jednostka wewnętrzna, to skarb nie może stosować. Myślę, że to jest właśnie tu to pojęcie źle zrozumiałe. Jednostki pomocnicze nie mają być czymś podporządkowanym, bo one są analogiczne prawie jak gmina, tylko że trochę inne. Proszę Państwa, tytuł jest taki, czy zlikwidować Radę Osiedla, czy je wzmocnić. Tak? Więc chciałbym, żeby było on pokazywane w całości. Albo wzmocnić, albo zlikwidować. Najlepiej nie przeszkadzać. Jesteś trochę, przepraszam, prowokacyjny, no po prostu, bo komunikacja powinna trochę być zadziorna, tak? Przy zapraszaniu, a nie taka nudna, mdła i tak dalej. Ale zaraz, ja panu nie przeszkadzałem, więc chciałbym dokończyć całość. A druga kwestia to, że nie zapraszamy, nie zaprosiliśmy radnych. Z tego co wiemy, w Łodzi to nie ma specjalnie debat, które są poświęcone takim tematom miejskim, politycznym za dużo. Więc my w różny sposób informujemy o tych debatach i radni są mile widziani. Tak? Jeżeli radny się interesuje, co się w jego mieście dzieje, to spokojnie może się dowiedzieć również o takiej debacie. To tyle. Ja tylko chcę powiedzieć, że każdy z tych jednostki i materialnie, jak się przepraszam, myśmy dali tym jednostkom pieniądze. Uważali, że powinny one tym gospodarować. W pewnym momencie zaczęto ograniczać, uważam w sposób paradoksalny, ale o tym będziemy wewnętrznym w urzędzie mówić. Natomiast okazało się, że jak narzucono zamówienia i urzędnicy obsługują te jednostki w zakresie wskazywania, wydatkowania pieniędzy, to jednostki płacą dwukrotnie więcej. Dokładnie tak. Brawo. Trzeba zaufać trochę ludziom. Pomagać, urząd ma pomagać, dawać instrukcje, ostrzegać, że być może to jest działanie niezgodne z przepisami, ale jednostki muszą mieć swoją samodzielność. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam jeszcze raz, w takim razie, bo ja mówiłem, jaki jest ramowy program. Oddam Państwu głos po tym, jak przejdziemy wszystkich panelistów. Więc jeszcze raz powtórzę, teraz będą głosy panelistów po 5 minut, a później będą pytania z sali. Ale nie ma tego tutaj porządku, bo na piśmie zapraszają. Piśmie nie ma, natomiast ja powiedziałem na początku tej debaty, jak wygląda program ramowy. Panie dyrektorze, proszę. Inna kwestia. Jak to odchodzi? Dobrze, nie wiem, słabo słychać też. Czy osoby, które stoją, słyszą? Słyszą, ale się męczą, bo tu stoją. Tak. Tu jest jedno miejsce. Pan jedno miejsce wolno, zapraszamy. Nie doceniliście Państwo frekwencji. Bardzo proszę, panie Tadeuszu, to jest wolne miejsce. No niestety nie mamy super warunków lokalowych. Przepraszam tych, którzy stoją. Panie dyrektorze, jakby pan mógł powiedzieć, jakie największe wyzwanie pana zdaniem stoi przed radami osiedla dzisiaj w Łodzi? Największe wyzwanie. Dając zaproszenie i rzeczywiście tę tezę, która jest taka trochę przewrotna, przepraszam, no, każdy ma ograniczone. Ja muszę zamknąć okno, żebyście Państwo słyszeli. Niestety nie ma Pan w stanie, by wyznać się z ruchu. No dobrze, będę informował, jak coś korzysta z notatki. Czytamy w zaproszeniu, to tak odbieram tezę jako taką zamyślę lekko prowokacyjną, ale z takim raczej pozytywnym, mającą wywołać pewien fenomen. Dlatego nie będę się zastanawiał nad decydowanie w którą stronę. Natomiast skoro pyta mnie Pan o największe wyzwanie, ja bym nie nazywał tego wyzwaniem, tylko nazwałbym to raczej pewną być może okazją do tego, żeby
podjąć jakąś debatę na temat tego, czy rzeczywiście ta formuła, w której od lat 20 kilku funkcjonujemy wszyscy, nam wszystkim się podoba. To po pierwsze. Chciałbym rzeczywiście podkreślić, że taka refleksja się nam wszystkim przyda. Po drugie, rzeczywiście warto spojrzeć na to, czy umiejscowienie, czy też umocowanie Radosiewnie dotychczasowe wszystkim nam odpowiada. Pamiętajmy o tym, że mamy świadomość, iż środkami, którymi dysponujemy, znaczy państwo dysponuje, czyli to tak trzeba określić, jesteśmy w stanie w sposób właściwy zarządzać, bo to jest gruby pieniądz publiczny, tak bym to określił. Mówię zarządzać w sensie takim, żeby system, który je obsługuje, był wydajny, tak? Po trzecie, jako największe wyzwanie widzę to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w momencie, kiedy mamy do czynienia z coraz większym wpływem mieszkańca na decyzję, myślę tutaj o łatwości, jaką mieszkaniec ma, jeśli chodzi o możliwość wypowiedzenia się, składania uwag, brania udziału, jeśli ma ochotę, w różnego rodzaju formach, powiedzmy, deliberacyjnych, często nawet nie wychodząc z domu, bo do tego to wszystko zmierza, czy jakby rola dotychczasowa takich mechanizmów dotyczących demokracji przedstawicielskiej czasem nie uległa jakiejś, no nie chcę nazywać tego zmianą, ale mam wrażenie, że oczekiwania mieszkańców często idą w takich kierunkach, żeby ta decyzyjność była jak najprostsza i jak najłatwiejsza. Dlatego jako duże wyzwanie na czas najbliższy widzę zastanowienie się nad mechanizmami partycypacji, czy też jeszcze większej możliwości wpływu mieszkańców na decyzyjność. I tutaj zaryzykuje tezę, że rola Radosiewi zależy od Radosiewi, tak naprawdę. Także w takim... nie ma żadnych przeszkód, nawet w obecnej sytuacji w ramach, żeby z tego korzystać na tyle, na ile uważamy, że jest to możliwe. Ja teraz nie reprezentuję jako swojego własnego prywatnego głosu i zdaję sobie z tego sprawę. Chciałem tylko zasygnalizować pewne kierunki. Natomiast na koniec, czasu zostało, zmierzam do pointy. Dla mnie też istotne jest takie pytanie, które zresztą, czy też pewna teza, która często się przewija, mianowicie odpowiedź na pytanie, rola jednostek, jeśli coraz częściej robimy takie przeciwstawianie jednostki pomocnicze władzy. Gdzieś po drodze myślę, że dokonał się taki pewna zmiana i w pojęciu jednostki pomocniczej zachodzi dość taki specyficzny dysonans. Ja pamiętam badania z Poznania, kiedy pytano o tę rolę, jak postrzegają rolę mieszkańcy, jak postrzegają rolę radni osiedlowi, i to nie zawsze było zgodne. Swoją rolę. Tak, swoją rolę. I ja jestem absolutnie za tym, żeby jednostki pomocnicze działały, natomiast jestem również za tym, żeby podjąć refleksję nad tym, czy obecna formuła współpracy i działania wszystkim interesariuszom tej współpracy odpowiadam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze, teraz oddam głos radnym. Pani Karolina, jakby pani mogła powiedzieć, jakie wyzwania pani widzi największe, jeśli chodzi o funkcjonowanie rad? Ja bym chciała zacząć od tego, odwołać się do słów pana dyrektora. My chyba tutaj wszyscy jesteśmy po to, żeby usłyszeć konkretne, jakie będą zmiany. Bo cały czas, jak idziemy do urzędu, to słyszymy, będą zmiany do końca rady osiedla. Nikt nie jest w stanie podać mnie i moim kolegom,
określonej daty, że na przykład tego i tego dnia będzie spotkanie z daną jednostką i będą wdrożone dane zmiany. Na przykład usłyszałam, że będą zmiany dotyczące statutów. I chcielibyśmy się dowiedzieć, myślę, że wszyscy Państwo, jakie to będą zmiany i kiedy będą one wdrożone. Usłyszeliśmy, że w wakacje. Ja uważam, że to jest zły pomysł, żeby odbywało się w wakacje, z tego względu, że wiele osób, nie wiem, wyjeżdża, czy rado się dla się nie spotykają i troszeczkę, nie wiem, wydaje mi się, że to jest na zasadzie, zrobimy na przykład wakacje, przyjdzie mniej osób i po prostu te zmiany nie zostaną wdrożone. I uważam, że przede wszystkim odwołam się do tytułu tego spotkania. Woli będą przyznania. Słucham? Bardzo Państwa proszę o ciszę, jeszcze trochę wysłuchało. Uważam, pan że... nie dyscyplinuje, wie pan, to nie są dzieci. A pan się zachowuje, jak pan przez szkołę prowadził, żeby pan wykład. Nie, ja po prostu... Bardzo proszę, ale niech pan... Nie, ja skończę, bo mi czas leci. Trzeba było pomyśleć do mikrofonu. Bo mógł się pan spodziewać, żeby nie dużo ludzi. W tej chwili to można wymagać, żeby pan krzyczał. A ja mam donośny głos, nie będzie... To na następny raz. Ja teraz chciałam powiedzieć. Przede wszystkim uważam, że nie należy zlikwidować Rad Osiedli, tylko należy je wzmocnić. Odwołując się do tego, jak to spotkanie zostało nazwane. Ale przede wszystkim zacznijmy od tego, bo to może na długo rozmawiać, że po pierwsze Rad Osiedla bardzo dużo osób nie wie, mieszkańców, że coś takiego istnieje, nie przychodzi na wybory i uważam, że jak mówiłam, że sygnalizowałam, że należy w jakiś sposób mieszkańcom uświadomić, to wszyscy mi mówią, no ale jak to zrobić? Ja uważam, że skoro przed wyborami wychodzimy i wszędzie widzimy ulotki, w telewizji banery do innych wyborów, to uważam, że należy też uświadamiać. W mniejszym stopniu, nie mówię, że wszędzie, że banery tak jak jest, tak jak to teraz jest, ale w mniejszym stopniu, żeby na przykład było jakieś takie hasło, czy jakiś slogan, żeby było chwytliwe, żeby po prostu ci ludzie wiedzieli i chodzili i świadomie oddawali głos. Bo my jesteśmy łącznikiem pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami i uważam, że stanowimy taką funkcję, że mieszkańcy powinni przychodzić do nas, mówić, co jest potrzebne i my jako osoby, powiedzmy w cudzysłowie, wybrane, nie chcę tutaj absolutnie się wywyższać, powinniśmy debatować na ten temat i zgłaszać to do Urzędu Miasta. I to nie powinno być bagatelizowane ze strony Urzędu Miasta, tylko powinny być spotkania. Tak na przykład uważam, że każda jednostka powinna mieć jakiś termin, jakieś spotkanie z nami, na przykład Zarząd Dróg i Transportu. I powinniśmy mówić, że te i te jakieś zadania są dla danego osiedla najważniejsze. I oni powinni powiedzieć, że no, na przykład w tym i w tym czasie to zrealizujemy, to jest na pierwszym miejscu, to jest na drugim. A w tym momencie, akurat moja rada, bo mogę się wypowiadać tylko i wyłącznie jako moja rada, mamy dość utrudniony kontakt z Zarządem Dróg i Transportu, więc myślę, że nad tym trzeba byłoby się po prostu pochylić. Koniec. I jeszcze jedno pytanie na koniec. Pani Karolina, jak to się stało, że pani jako taka osoba bardzo młoda zaangażowała się w Radę Osiedla? Z tego względu, ponieważ dowiedziałam się, też ja nie kryję tego, że od początku wiedziałam, że Rada Osiedla istnieje, ale w momencie, kiedy się zainteresowałam, nie widziałam efektów pracy dotychczasowej Rady w takim stopniu, w jakim teraz próbujemy działać. I postanowiłam, że jestem osobą młodą, chciałabym też wnieść jakąś cząstkę siebie w to osiedle. No i mam nadzieję, że dotychczasowe rezultaty pokazują, że dobrze pracujemy i mam nadzieję, że będziemy pracować jeszcze. Dziękuję bardzo. Panie Konradzie, teraz przed panem pytanie, jakie jest największe wyzwanie do Rady Osiedla Łodzi dzisiaj? Ja pozwolę sobie na razie siedzieć, mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Moim zdaniem największym problemem rad osiedli jest informacja albo brak informacji. Zaczynając tutaj, jak było już sygnalizowane od wyborów, gdzie ja na kartę pomagałem mojej babci zagłosować za, żeby wybrała swoją radę osiedla, musiałem przejść przez trzy szkoły, żeby dojść finalnie do tej placówki, w której
można było oddać do komisji, na której można było oddać głos na radnych z tego osiedla. No dla mojej babci to było wyzwanie, ale stwierdziliśmy, że zrobimy to razem. To po pierwsze. Po drugie, mam wrażenie, że nie, tak jak tu też było mówione, że nie wszyscy wiedzą, że coś takiego jak rada osiedla istnieje. Bardzo często jesteśmy utożsamiani ze spółdzielniami. I to jest taki brak informowania, ale myślę, że ciężar tej informacji powinien stety lub niestety być po stronie Urzędu Miasta Łodzi. O informowaniu, że rada istnieje, to jest taki najbliższy mieszkańcom organ władzy trochę. Ale to też jest taki punkt, gdzie można spotkać ludzi, którym się chce. Przynajmniej ja mam taką nadzieję, że ludzi, którym się chce. Ale to też bywa trudne, dlatego że u nas w Radzie Osiedla zgodnie z listą obecności jest 21 osób. To też różnie bywa, ale na spotkania Rady przychodzi osób 11, może 13. Znaczy ja woleję na tym, dlatego że te brakujące osoby to są bardzo często osoby młode, którym się chciało. Natomiast zostały trochę zadeptane przez osoby, które mówiły. Ja myślę, że tak się dzieje w różnych radach. Na zasadzie nie znacie się, przyszliście, chcecie trochę zawojować, a my wam pokażemy. To nie jest absolutnie zarzut, albo trochę, zarzut do osób, które dłużej są w Radzie. Natomiast ja widzę, że bardzo szybko osoby trochę się parzą na takim podejściu musicie swoje odczekać, bo też u nas tak w Radzie było, że poczekacie, popracujecie, zobaczycie. I część osób młodych się, albo osób takich, które chciała coś zmienić, się wykruszyła. A pan się nie wykruszył, bo? Bo ja mam takie silne poczucie odpowiedzialności za rzeczy, które zaczynam. I staram się, chociaż bywa trudno, staram się mimo wszystko jakiś taki głos rozsądku i pchanie w kierunku jakichś zmian albo ulepszania działań Rady wprowadzać, co z mniejszym lub większym skutkiem mi się udaje. Na przykład tutaj czytałem przed spotkaniem Rady Osiedli w Łodzi propozycję zmian, ten taki dokument. My na przykład wprowadziliśmy do algorytmu zadania z budżetu obywatelskiego, które nie wygrały w poprzednich latach. I przy okazji algorytmu zaczęliśmy rozmawiać na temat tych zadań i część zadań, które nie weszły w budżecie obywatelskim, wchodzą w naszym algorytmie. I to też są takie, staramy się jakoś tam usystematyzować, porobić koszyki w algorytmie. Jakimiś małymi kroczkami próbujemy wprowadzać takie delikatne zmiany, ale moim zdaniem, znaczy jestem optymistą zawsze, ale potrzeba jeszcze trochę czasu i prawdopodobnie wsparcia takiego merytorycznego ze strony Urzędu Miasta, bo czasami rodzą się pytania albo problemy na posiedzeniach Rady o godzinie, nie wiem, 11, 12 czasami. To może nie jest normalna godzina, ale czasami rodzą się takie jakieś pytania, które trzeba rozwiązać tu i teraz, natomiast nikt nie czuje się kompetentny albo nie wie, jak rozwiązać dany problem. I to też czasami. To też jest problem. Ja nie wymagam od urzędników, żeby przychodzili jakoś gremialnie i siedzieli z nami, natomiast na pewno jakieś wsparcie takie bliższe na spotkaniach Rady Osiedla by się przydało, gdzie można by było jakieś problemy rozwiązać tu i teraz, a nie one się gdzieś tam rozmywają. No to pytam, czy jakbym miał wprowadzić jedną zmianę, taką dla pana najważniejszą, która by zmieniła sytuację rad, to jaka to by była zmiana dzisiaj? Informacja publiczna. Ja bym chciał, żeby rada była bardziej widoczna. Ale to też, żeby Urząd Miasta Łodzi też pokazywał, że rady są. Tutaj ciekawe są rozwiązania opisane w tych propozycjach zmian, jeżeli chodzi o też dostęp do informacji publicznej, czy zamieszczanie uchwał w sposób taki
na prawie że natychmiastowy na stronach urzędowych. To też jest ważne, bo no, radni się nie zawsze muszą znać na takich rzeczach. Tak, ja już kończę. Dziękuję bardzo. Ostatni głos. Jak rozumiem, zostałem tutaj zaproszony jako reprezentant mieszkańców, może trochę bardziej zaangażowanych w sprawy osiedla, ale nie jestem ani urzędnikiem, ani radnym miejskim, ani radnym osiedlowym. I obserwuję rosnące napięcie na sali i mam takie głębokie poczucie, że głos mieszkańca nie jest tutaj potrzebny, w tej debacie akurat. Więc pozwólcie Państwo, że przejdę od razu do konkluzji. Taka konkluzja moja zaplanowana przez kilka punktów była taka, czy zlikwidować, czy wzmocnić, ani jedno, ani drugie, tylko zacząć poważnie się traktować. To znaczy, jako mieszkaniec zaangażowany, myślę, że ochlaski przedwczesne. Jako mieszkaniec obserwujący blisko Rady Osiedla, Rady Miasta i Urząd, mam takie głębokie poczucie, że rady nie są traktowane poważnie, a z drugiej strony rady nie do końca poważnie traktują swoją pracę i misję. I to tyle. I to jest przyczyna tego napięcia, które tu widać. I moim zdaniem to napięcie można rozwiązać tylko i wyłącznie poprzez spotkania. Czy był pan na spotkaniu rady? Później. Żeby wyciągnąć wnioski, to trzeba być na takich spotkaniach. Mam pytanie teraz. Czy był pan na spotkaniu? To tyle a propos głosu mieszkańca na tym spotkaniu. No to... Więc konkluzja jest taka, trzeba usiąść, znaczy jak rozumiem, zarówno Rada Miasta, jak i Rada Osiedla powinny usiąść na zebraniu roboczym i doprowadzić do takich konkluzji, które będą satysfakcjonujące dla obu stron, a przede wszystkim dla mieszkańców. I to tyle. Bardzo dziękuję. To teraz tak, zbieram głosy. Bo ja muszę tutaj sprostać. A porządku odpowiadali ludzie, którzy... Pan się zgłaszał pierwszy, pani trzecia, a później będę dalej rozdzielał. Bo to jest, proszę pana, proszę. Jeszcze mało rzeczy. No, są dyskusje rady, i rady, które są peryferyjne. I to jest zupełnie inna praca. I jednych rad, i drugich rad. Inne problemy. Nazywam się Jacek Topczyński, reprezentuję Radę Osiedla Złotno. Pracuję w samorządzie 25 lat. Myślę, że jakieś tam doświadczenie udało mi się zebrać i dzisiaj z dużym niesmakiem tutaj przyszedłem. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze pytanie, które chciałbym zadać. Kto Państwu dał tytuł do tego, żeby po pierwsze prowokować i manipulować? Bo dla mnie to jest manipulacja. Jesteście tylko i wyłącznie teoretykami. Za Wami nie stoi żadna praca praktyczna. Myślę, że jestem tu wyrazicielem większości, że tak powiem, myślenia przedstawicieli rad osiedlowych. Tutaj pan przedmówca przed chwilą powiedział bardzo istotną rzecz. Rady osiedla oczywiście muszą rozmawiać z Urzędem Miasta. Nie potrzebujemy pośredników, którzy są tylko i wyłącznie teoretykami. Powiem jeszcze dalej. Pan redaktor tutaj obecny, no szanuję warsztat dziennikarski, ale pan się rozmówił z prawdą, mówiąc bardzo delikatnie. Zadałem sobie trud, żeby sprawdzić, czy do mojej Rady Osiedla dotarły informacje o tym tak zwanym komitecie. Więc pan się rozmówił z prawdą. Pan zgeneralizował wszystko. A czy ja to mogę powiedzieć? Ale momencik. Pozwoli pan, że dokończę. Dla mnie, jeżeli pisze się w mediach... Ale pozwoli się powiedzieć. Dla mnie, jeżeli pisze się w jakichś mediach, obojętnie czy to są media z lewej, czy z prawej strony, czy z środka, należy zawsze pisać prawdę, panie redaktorze. I pan użył tego jako jednego z argumentów, zadając pytanie, czy likwidować, czy wzmacniać, już niech tak będzie, prawda? Ja uważam w ten sposób. Rady osiedla w większości dojrzały do tego, żeby wywrzeć presję na Urząd Miasta Łodzi i spróbować zadbać o swoje interesy, bo o nasze interesy nie zadba ani Instytut Spraw Obywatelskich, ponieważ wy jesteście, tak jak wcześniej powiedziałem, tylko i wyłącznie teoretykami. Wy nie macie pojęcia o tym,
co się dzieje, co się robi, jakie są problemy. Dzisiaj mieliśmy spotkanie z panem pełnomocnikiem specjalnym, panem Makowskim, pani prezesem Zdanowskiej. Porozmawialiśmy sobie chwilę i myślę, że powoli możemy myśleć o tym, że jest łącznik między Radą Osiedla, jedną, drugą, czy wszystkimi, a Urzędem Miasta. Być może tak będzie, być może nie będzie, bo już nie jedni nas próbowali nabierać na różnego rodzaju obiecanki. Przepraszam, że w ten sposób mówię, ale moje doświadczenie uprawnia mnie do tego, żebym w ten sposób mówił. Jest wiele spraw, które są naganne. To Urząd Miasta ponosi odpowiedzialność za to, że nie ma właściwej komunikacji między radami osiedla a mieszkańcami, bo jest zarzut w tym artykuliku, że często mieszkańcy nie wiedzą, gdzie jest siedziba rady osiedla i czy w ogóle mają wiedzieć, że coś takiego funkcjonuje, istnieje. To Urząd Miasta, to jest jego obowiązek. Urzędnicy zamknęli się w Urzędzie Miasta Łodzi i mają wszystko gdzieś, po prostu mówiąc krótko. Niech się dzieje, co chce. Został powołany Urząd do Spraw Partycypacji. Bardzo fajnie, ale dopiero w tym roku być może zajarzyli, o co właściwie chodzi. W zeszłym roku to było podstawianie nogi Radom Osiedla przy różnego rodzaju przedsięwzięciach. W tym roku, gdyby nie to, że nasza Rada Osiedla w wyraźny sposób interweniowała, udało nam się zrobić, zorganizować pewne przedsięwzięcie. Ja rozumiem, że urząd świeżo powołany też się będzie czegoś tam uczyć. Ja to rozumiem, doceniam, niech się uczą. Powstają różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, które odwiedzają Radę Osiedla. Ja tutaj posłużę się przykładem fundacji Prowadzimy Dialog. Przyszli państwo, zaproponowali mieszkańcom Złote Góry. Mówili o 30 milionach, o 50. A na koniec się okazało, że nawet nie są mieszkańcami Łodzi i nie znają żadnych ulic. Mieli błędne informacje, w ogóle plajta. Kompromitacja. Kto za to płaci? Kto za to płaci po prostu? Dziękuję za ten głos. Pan i pani, a później dalej udzielam głosu. Ja wiem, ale pani zgłosiła się później, tak? Więc muszę po kolei przydzielać ten głos. Proszę bardzo. Ktoś też nie radny, to jest związane z zadaniem listą wystarczy. Członek zarządu. Przede wszystkim na pytanie, czy Rada Osiedla zlikwidować. Zdecydowanie nie. Jestem wielkim krytykiem obecnego systemu Rady Osiedli, ale jestem również wielkim zwolennikiem Rady Osiedli jako takich, tylko nie w tym systemie. Rady Osiedla są częścią partycypacji społecznej. Partycypacja społeczna, tutaj Urząd Miasta lansuje budżet obywatelski jako formę tej partycypacji społecznej. To wszystko musi mieć dwie nogi. Musi być rozsądek i emocje. Budżet obywatelski to są emocje. Tak, to jest po prostu na żywioł lecimy, tak? Ale jeszcze druga noga. Wszystko musi stać na dwóch nogach. Druga noga to jest rozsądek. I rozsądek, zastanowienie się nad potrzebami, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, to jest Rada Osiedla. I od tego powinna być Rada Osiedla. Mówiłem, że jestem krytykiem Rady Osiedli, bo jestem i pewnie część Państwa nie zna z tego, bo już rozmawialiśmy wielokrotnie na temat. I uważam, że przede wszystkim Rada Osiedla nie wywiązują się ze swojego obowiązku statutowego. Informacja statutu. Mówimy o obecnych statutach, gdzie na przykład Rady Osiedla są zobowiązane do informowania, do przedstawiania mieszkańcom informacji na temat, na co wydają pieniądze, dokładnie. I jak planują, jak wydali i jak planują. Państwo tutaj często mówicie, że publikowane są uchwały Rady Osiedli. Ale uchwały Rady Osiedli to nie jest informacja. Tylko w naszej Radzie Osiedla to jest kilkaset stron. Kilkaset stron, bo to z dwóch lat trzeba wziąć, żeby w 2016, żeby sprawdzić, na co Rada Osiedla wydała w 2016 roku, to trzeba przejrzeć wszystkie uchwały z 2016 i wszystkie z 2017, bo to są. No to trzeba, ale to jaki to problem? Trzeba. To taki problem, że po przejrzeniu 50 stron mieszkaniec mówi, a to nam, przepraszam, gdzieś. I teraz tak, jest napisane w statucie, nie ma nic o publikowaniu uchwał.
jest publikowanie informacji. Informacja ma być przejrzysta i zrozumiała dla mieszkańców. A tak nie jest. Co za to? Ale to jest problem łączy. Ale u jednych jest, a u innych nie jest. Może nie. Pan wypowiada się ogólnie. Ja nie znalazłem, ja nie znalazłem. A jak pan nie znalazł? Może są, jeżeli są wyjątki, to super. To nie są wyjątki. To nie są wyjątki. Ja nie proszę, po prostu chciałby pan mówić generalnie. Super, jeżeli znajdę na stronach internetowych zestawienie wydatków Rady, ale rzeczywiste zestawienie, mówię o inwestycjach. Nie mogę tego, ja osobiście nie mówię. Pan jak muszą zrobić. Ale nie jest, nie są. Ale proszę pana, takie zestawienie mają wydziały, a nie rady, rozumie pan? Szanowni państwo, problem informacji publicznej dotyczy całej Łodzi. Kontaktuję się z rzecznikiem prasowym Zarządu Dróg i Transportu i proszę go o informację, jakie inwestycje zostały przygotowane, zrealizowane w zeszłym roku przez Zarząd Dróg i Transportu. To on mówi, nie ma takiego zestawienia. Nie ma takiego zestawienia, rozumiecie państwo? Mieszkaniec nie jest w stanie się dowiedzieć, jakie inwestycje wykonał Zarząd Dróg i Transportu. Nie ma. Po wymianie ciosów, proszę się zapoznać z budżetem miasta. Tysiąc ile stron mam przejrzeć, żeby wiedzieć. Pytanie, jaką zmianę by pan wprowadził, żeby usprawnić, wzmocnić radę? Pierwsza rzecz. Jedna. Wykonywać statut. Informacja publiczna, najprostsza, na co wydaliśmy pieniądze, na co planujemy w tym roku. Informacja publiczna zmienia wszystko. Wszystko. Nastawienie ludzi, jak ludziom się patrzy na ręce, mieszkańcy mają prostą informację na temat tego, jak działa Rada Osiedla, na co wydaje pieniądze, to już potem nie ma jakichś działań nieetycznych, a takie też są w radach. A takie też są w radach, że pieniądze publiczne wykorzystywane są na potrzeby radnych. Rady Osiedla są dla mieszkańców, a nie dla samorządów. Mogę podawać wiele przykładów, ale nie chcę. Nie jesteśmy w stanie rozmawiać. Różne. Tutaj pierwsza pani, druga, później pan, a później pan. Ja pilnuję tej sytuacji. Natomiast jeszcze taka uwaga. Pan, który przed chwilą mówił, przedstawił taką zwartą propozycję zmian związanych z radami. Być może części z państwa te zmiany są znane. Niektórym nie są znane te zmiany, zapraszam na Łodzianie decydują.pl. Tam w aktualności z dzisiejszego dnia publikujemy PDF, który zawiera kilkanaście stron propozycji po prostu. Warto się z nimi zapoznać. Proszę pani. Ja jestem z Rady Osiedla Ruda, jestem 18 lat w Radzie, 3 kadencje byłam w zarządzie. Nasza rada sięga od Bawianickiej, od mostu, do Ksawerowa, do Skrajnej i do Granicznej. Normalne pola, zaniedbane, nawet pan Birek powiedział, trzeba brać oś śródmiejską, już go nie ma w Radzie Miejskiej. Ale trzeba, a peryferia niech sobie sam radzą. Peryferia sobie radzą. Mamy bardzo mało mieszkańców, a olbrzymi teren, więc każdy drogi by dokładnie wydany z wielką myślą i dla mieszkańców. Mieszkańcy są poinformowani. Mamy spotkania z policją. Teraz ostatnio byli u nas w Radzie w sprawie przejścia dla pieszych przy Ludzkiej, powiedzmy Chodrzańskiej, gdzie jest bardzo krótki sygnał, gdzie ludzie nie zdążą przejść, bo najeżdżają samochody. Ale to spisane nam wszystko, ja to panu zostawię. Ile rada zrobiła dla tego osiedla, ludzie nam przychodzą, dziękują. Radzimy jak załatwiać sprawy. Dzięki nam jest skrzyżowanie Staroludzka z Demokratyczną, ma światła, gdzie były wypadki ciągle. Załatwiamy, wyliczamy zarząd dróg. Stwierdza, że nasza rada wydaje co do grosza i to jest uzasadnione w tym, co się zrobiło. Gdyby tej rady nie było, proszę pana, to by w Rudzie nic nie było. Tak jak Firek powiedział, trzeba dbać o śródmieście, a w peryferia niech sobie zarobimy. Ja powiedział, odwróćcie nas do Żgowa, to będziemy mieć dobrego. Czy ma pani jakieś pytanie? Jeszcze ja nie skończyłam. Proszę pana.
uważam, i to jest moja obserwacja przez tyle lat, znam pracowników prawie wszystkich w Zarządzie Dróg. Naszą górną opiekuje się pan Tomasz Szewczyk i pan teraz Wojciechowski. Dwóch ludzi na tą olbrzymią, olbrzymi teren górnej, bo górna ma bardzo szeroki zakres. Jeszcze do tego są jakieś inne obrady. Ten człowiek jest, on nawet nie ma czasu nieraz pewnych rzeczy sprawdzić. Kto się na przykład interesuje przetargami? Przetargi się robią we wrześniu. Ja wiem, bo robili teraz amatorską koło mnie. W listopadzie prawie zaczynają robotę. Zrobili, skończyli w grudniu. Nie zrobili wszystkiego i nie można wyegzekwować. Firma upadła, bo wygrała przetarg. To już teraz upadła i nie można we zespole, żeby dokończyli to, co zniszczyli. Proszę pana, tak być nie może. Ja uważam, że tam pan Szewczyk powinien mieć pomocnicę, bo jeszcze czy pomocnika, bo pani Wanda Jerzmiejczyk jak była, to ona jeszcze była, teraz przyszedł młody chłopak, on się dopiero wdraża. Więc tam trzeba pomagać, a rady wiedzą, co robić, bo mieszkańcy nam zgłaszają. My im radzimy. Mamy bardzo mądrą kobietę, panią Łukomską, która jest przewodniczącą zarządu, która pracuje dłużej jeszcze jak ja i naprawdę to jest w tej chwili nie mogła przejść, bo złamała nogę, ale po prostu to my pracujemy. I jeżeli się mówi o likwidacji, nie wiem, co by było w tej Rudzie, bo to się tak nazywa, jeżeli nie byłoby naszej Rady Osiedla, a byli zaangażowani bardzo dawno ludzie wcześniej. I to trzeba wziąć pod uwagę, a nie jakiś gryzie piórek, który wypisuje bzdury, i obraża ludzi, ja bym panu po pysku dał. Ja bardzo proszę o kulturę, bo za chwilę będziemy się zachowywać tak, jak czasami zachowują się w Sejmie, a czego nie popieramy, naprawdę. No to po prostu. Proszę pana, ja pan tu zostawię, co to moja rada zrobiła. Mamy go za szkołami, szkoły rozwijamy. Bardzo dobrze, proszę. I inne rady robią to samo. Proszę państwa, nazywam się Anna Dubia. Jestem wiceprzewodniczącą zarządu osiedla Karolew Redkinia Wschód. To jest duży obszar, ponad 30 tysięcy mieszkańców. A propos, tutaj chciałam się dołączyć do tego, co pani mówi w krótkich słowach. Też zapytać się przy okazji pana dyrektora, czy mogłaby nastąpić w tej sprawie jakaś zmiana. Bo rzeczywiście rozdzielamy te nasze słynne, nie wiem, czy pan redaktor wie, co to jest algorytm Rady Osiedla. No właśnie, to co pan wie o Radach Osiedla? Algorytm to są te pieniądze. Nie z tego powodu proszę zadać konkretne pytanie. Nie, ale dobra, i teraz ja mam konkretnie też nie mamy często nie mamy wpływu na rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań. To jest jedno. Mówimy tutaj o promocji i o tym, że nie może pan też tutaj słusznie powiedział, że nie możemy prawda, tutaj przebić się do mieszkańców. Nie jest tak źle, ja powiem, jak nasza rada sobie radzi, ale mam pytanie do pana dyrektora. Czemu rada osiedla, która robi jakiś, przepraszam, chodnik, jezdnię, ogrodzi plac zabaw, czy naprawi ogrodzenie, czemu przy tym chodniku wypisać malutkie tabliczki albo banera? Ta inwestycja nie ma takiej możliwości. Nie mamy. Nikt nie wie, kto to robi. Przepraszam. Ale informacje o tym, że tak to zrobiła, to powstało z inicjatywy Rady Osiedla, ale ja jeszcze nie skończyłam. Moment. Tylko nasza Rada Osiedla organizuje imprezy integracyjne dla mieszkańców. Wiele imprez integracyjnych, pan dyrektor wie to najlepiej, ponieważ bywa u nas bardzo często na tych imprezach, proszę państwa. Piknik na różnych obszarach Rady dla wszystkich mieszkańców. Bardzo wieloma atrakcjami. Jedna rzecz. Proszę o ciszę. Dalej. Piknik w DPS-ie Włókniarz dla seniorów. Współorganizujemy z osiedlem Mania. Oczywiście, prawda? Dalej, proszę państwa. Organizujemy dla placówek oświatowych na naszym terenie sprzątanie ziemi, czyli działamy ekologicznie, pokazując szkołom. Organizujemy sprzątanie lasu Lublinu, tak, na Lublinku. I szkoły tam przychodzą, sprzątają ten las, otrzymują od nas nagrody. Tam jakaś grochóweczka, bigos, żeby dzieciaki sobie zjadły pączki. I
Następnie obecnie Ośrodkiem Kultury organizujemy imprezę integracyjną dla seniorów, dla klubu aktywnego seniora, który jest na naszej placówce i dla 200 mieszkańców w każdym roku organizujemy wigilię dla osób samotnych i ubogich, dla rodzin, pracują placówki, domy pomocy społecznej i na wszystkich tych imprezach informujemy, jest baner Rady Osiedla i informujemy o naszej działalności i na co wydajemy pieniądze, które otrzymujemy z tego, proszę Państwa, algorytmu słynnego. Także ja dziękuję bardzo. Chciałabym się tylko zapytać, jeżeli Pan dyrektor mógł odpowiedzieć tam naszą jakąś tam małą reklamą, czy to byłoby w ogóle możliwe? To jest bardzo konkretna sprawa. Ja nie widzę żadnych przeszkód przed zamieszczaniem postawi, to znik to zabiera. Od razu. A po komunalnym. Proszę Państwa, ja myślę, że to jest jak taka kwestia, która być może wymaga wyjaśnienia ze ZDIT-em, czy jest jakiś powód, nie wiem, jakiś formalny, który każe, może to jest jakiś teren, który nie jest wywodem, ja nie wiem, bo to musielibyśmy każdy przypadek osobno zanalizować. Ja mówię generalnie, że to co Pani powiedziała, że Państwo tam są, że Państwo stosujecie dodatkowe środki takie z pomocy, że macie z kim przeświadczyć, że można powiedzieć. Każda rada ma przecież środki na swoje funkcjonowanie. Nie wiem, bo akurat nie znam się na poligrafii, ile kosztuje koszt produkowania różnych banerów, czy nawet tego, co nazywamy takim rolapem, czy czegoś takiego. Nie sądzę, żeby to były wielkie koszty. Ja myślę, że oczywiście ja się zgadzam z tym, że miasto powinno wspierać informacyjne rady. Zresztą przy okazji, skoro już o tym mówimy, w tej chwili testowana jest zupełnie nowa strona informacyjna, gdzie rady mają swoje osobne miejsce. I zachęcam Państwa również do testowania tej strony. Natomiast myślę, że tak naprawdę wiele, tak jak powiedziałem na początku, wiele sposobów promowania, form promowania też zależy od naszej inwencji i pomysłowości. I myślę, że tu jest bardzo dużo naprawdę możliwości do tego, żeby w różny sposób to promować, niekoniecznie nawet w taki tradycyjny, czyli banner, czy no, Ale proszę Państwa, dobrze, proszę Państwa, bo muszę zapanować. Ja zrozumiałem Panią, że Pani by chciała, żeby rady informowały o tym, co robią i o swoim dorobku, tak jak Unia Europejska informuje tabliczkami. Okay, to jest bardzo dobry pomysł, bo wzmacnia rady. Tutaj jest pierwsze pytanie i tam dwie Panie, jedna Pani rozumiem. I tutaj Pan. Znaczy, a we później dwie, dalej dwie, będziemy... Wy dwie. We dwie. Nie, każda osoba. Każda osoba, no proszę. Witam wszystkich. Andrzej Kaczorowski, Stary Widzew, przewodniczący zarządu Stary Widzew. Ja chciałem trochę od końca zacząć. Panie dyrektorze, to nie kto inny, tylko Pan powiedział nam na dużej sali obrad, że wszystkie inwestycje są miejskie. Tak, pamiętam. I dlatego nie możemy oznaczać tych inwestycji. Jest tutaj, jest mnóstwo świat. To znaczy, być może to Pan zając powiedział. Nie. Nam chodziło o to, tylko że są finansowane z budżetu miasta. Tak, i to są wspólne pieniądze miasta i tak dalej. I dobrze, umowa też ograniczony czas. Chciałem się
zamknąć w tym czasie. Chodziło nam o różne rzeczy, chodziło o kostkę brukową, nawet żeby była w chodniku, że z rado osiedla. Tutaj jakby zgadzam się z Przemkiem, że nie informujemy w sposób wystarczający, ale nikt nas tego nie nauczy. O naszych inwestycjach. Mieliśmy jakieś szkolenie? Nie. Mieliśmy? Nie. A kto się z nami spotykał? Ale... Kiedyś się spotykał. No zacznijmy od podstaw, tak? Przestańmy się szkolić. Róbmy. Ale robimy, nikt nie wie, że robimy. Wiedzą, proszę pana, wiedzą. Tak. Na 22 tysiące mieszkańców Unii na pewno wiedzą, że ja coś robię. No, na 4 tysiące wiedzą, że światło jest założone. No, na 4 tysiące mieszkańców to jest właśnie różnica między nami. Tak? Następna rzecz. Jeśli chodzi o rewitalizację, panie redaktorze, księży młyn, to będzie za niedługo skansen. To nie jest rewitalizacja. I mówimy o tym głośno i dlatego nie będziemy w tym komitecie. Póki będą nam wyprowadzać mieszkańców, bo na tym rewitalizacja mieści polega. No to wyrestaurowanie budynków i wyprowadzenie mieszkańców. Gdzie są nasze więzi społeczne? I na bogatych. I podniesienie czynszów, bo przecież remont kosztował i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście mówię to wprost. Ja, Andrzej Kaczorowski, nie będę filmował tego komitetu. Nie tylko ją. Brawo. Co bym zmienił? Zmieniłbym to, żebyśmy nie byli tylko opiniotwórczy. Chociaż i tak to jest olewane. I nie mogę zablokować żadnej koncesji na alkohol. Tylko opiniujemy. Jak nie odpowiem, to i tak jest ok. Tak, tak. A jak napiszemy, to i tak. A jak napiszemy, to usłyszymy wtedy, dlaczego nie powinniśmy blokować koncesji. Tam kiedyś tak. Zubażasz miasto. Zubażam miasto, tak. Tam kiedyś tak. Ale z tych pieniędzy są dofinansowywane bardzo fajne rzeczy. Jakie? Na sport dla dzieci i młodzieży. Jakie? Dużo, bardzo dużo. A jak się to rozwija, to młodzież i te dzieci. Jakie? Jak się to nie dofinansowuje, to się zainteresować budżetem miasta. Ale ja wiem. Czy to wszystko? U mnie się pija, bo się do zapiaki. A ja bym chwilę to wszystko. Ja mówię, za duże. Dobrze, jeśli chodzi o kwestię alkoholu... Budowali 600 tysięcy w środowisku koncesji. Lipcową debatę będziemy poświęcać temu tematowi. Zapraszam, a tutaj teraz nie pan. Czy będą na woje? Tutaj są. Proszę. Podać? Nie, lipcy. Nie, nie. Proszę powrócić. Proszę. Ja bym chciała zabrać głos w sprawie Rady Osiedla Chodny. Sytuacja dotycząca udzielenia informacji, o czym wspomniał pan Konrad tutaj wcześniej. Sprawa zakończyła się w sądzie, ponieważ informacja publiczna nie jest udzielana w Radzie Osiedla Chodny. To nie jest jedna informacja, bo wpis jest wolny kilkanaście, ale mniej więcej. Ale co, że Rada nie udziela informacji? Rada Osiedla Chodny nie udziela informacji, bo nie. Bo nie. Następna rzecz, którą bym chciała wziąć, chodzi mi generalnie jakby do czego zmierzam. Kolejna rzecz, która jest sprawa algorytmu, bo jakby chcę po niej zakończyć jednym wspólnym mianownikiem. Kolejna rzecz, która jest sprawy algorytmowe. Od 9 lat walczono o windę dla dzieci niepełnosprawnych. Do algorytmu nie wchodziła winda, bo nie. 2 lata temu usunięto mnie z sesji, utajniono posiedzenie, też nielegalnie. W sesji rady? Rady Osiedla Chojny, dokładnie. Sprawa się skończyła u Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlatego, że ja byłam jedynym mieszkańcem na sesji, projekt był mój. Winda była dla dzieci niepełnosprawnych, też sama winda, gimnazja 43. Notabene projekt był w budżecie obywatelskim, zdobywał ponad 3000 głosów, czy pan Konrad może potwierdzić. Notabene pan Konrad mówi, że tam się sytuacja zmienia. Być może się zmienia, mój stan zdrowia się pogorszy, więc nie mogłam być obecna na tym algorytmie, nie mogłam uczestniczyć teraz w budżecie, nie mogłam tego definiować. Natomiast sytuacja jest taka, że nie daje się pieniędzy do algorytmu, bo są pewne grupy, które dają na pewne rzeczy. Są pewne projekty, które mają być przepchnięte. Tak to wygląda. Ja powiem inaczej. Ja odpowiadam za to, co mówię, a nie za to, jak to ktoś odbiera. Żeby była jasność sytuacji, bo ktoś tu na mnie będzie krzyczał i będzie mi zarzucał wiele rzeczy.
ale ja odpowiadam za to, co ja mówię, a nie za to, kto jak on się odbiera. Ja byłam radną osiedla w zeszłej kadencji. Pracowałam z tymi ludźmi, pracowałam ciężko. Chciałam być blisko, że tak powiem, chciałam pracować, chciałam, żeby ta winda była dla tych dzieciaków. Pracowałam ciężko. Teraz moja córka z Radzie Osiedla. Była w komisji rewizyjnej. Komisję rewizyjną, że tak powiem, zlikwidowano, bo komisja rewizyjna nie dała absolutorium zarządowi, bo wskazała niuanse, ja to nazywam niuansami, chociaż tak naprawdę to są bardzo poważne rzeczy w Radzie Osiedla, które powinny być, że tak powiem, powinny się opierać prokuraturę wręcz. Podejmuje się uchwały, których nie ma w protokole, a pojawiają się nad ich. Podejmuje się uchwałę, przepraszam, ja Państwu nie przerywałam, dziękuję. Podejmuje się uchwałę o drugą siedzibę Rady Osiedla na jeden rok czasu, na BIP-ie jest na 4 lata. Jest nagranie z podjęcia tej uchwały. Urząd o tym wie, pani prezydent o tym wie, Rada Miejska o tym wie. Zgłaszane było do prokuratury. I co? Cisza. Drodzy Państwo, ja nie jestem za tym, żeby... Ja mówię z punktu widzenia teraz mieszkańców, nie jestem na radę. Ja nie jestem za tym, żeby nie było kontaktu z mieszkańcami. Powinna być partycypacja jak największa. Ale jeżeli się wydaje 100 tysięcy na plac zabaw, który jest sąsiadujący z Radą Osiedla Chojnów i plac zabaw jest zarośnięty po pas, leżą butelki po wódce, butelki po piwie, puszki po piwie. Jest zamknięty na 4 spusty, nikt z tego nie korzysta i 100 tysięcy jest wydany. Pan dyrektor o tym wie i, że tak powiem, urząd wie, to są jakby sporadyczne przykłady, które ja podam. Wydaje się 150 tysięcy z algorytmu na zrobienie schodów w przychodni zdrowia. Nikt tego nie weryfikuje. Tutaj, co pani wspomniała, nie robi się sprawozdań, nie udziela się informacji żadnej publicznej. Proszę państwa, to jest kategoria zero, że tak powiem, kontrolingu. Ja o co bym wnosiła? Wnosiłabym o to, żeby... Właśnie, ten mianownik wspólny. Kontrola. Kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola. A kto ma kontrolować rady? Rady powinny być kontrolowane, bo rady nie znają... Chodzi mi o to, żeby urząd... Znaczy, nie wiem, bo w tej chwili na przykład Biuro Partycypacji nie kontroluje, bo tego nie ma w statucie. Rada Miejska nie kontroluje, Komisja Rewizyjna nie kontroluje. Proszę pana, ja już pisałam wszędzie, ja chodziłam wszędzie. Przepraszam, ja państwu nie przeszkadzałam. Dziękuję. Można adwokatem? Jeszcze nie skończyłam. Jak skończę, to proszę. Moment, jak skończę. Dokończyłam jeszcze, to jest długi temat. Bardzo proszę o kulturę, no naprawdę, posłuchajcie się. Momencik. Jeszcze minutę. Chodzi o kontroli. Nie ma w tej chwili urzędu, który by bezpośrednio... Znaczy ja próbowałam już wszędzie, gdyby popaść do wszystkich drzwi. Nie ma bezpośrednio urzędu, nie wiem, stworzenie jakiejś komórki bezpośrednio nadzorczej, gdzie by działała sprawozdawczość. Przede wszystkim sprawozdawczość, którą tutaj pan wspomniał wcześniej, pan tutaj z Kikon, dobrze, jakaś komórka, która by nadzorowała, że tak powiem, te rady, te sprawozdawczość, która jest zawarta w statucie, przepraszam, zawartość w statucie, żeby było robione, bo tego nie, statut w ogóle jest nieprzestrzegany. Dziękuję. Więc tak, pani, tutaj pan, a później chwilę zatrzymamy, bo chciałbym oddać chwilę głos panelistom i później znowu wrócimy do pytań. Bardzo proszę państwa, bardzo proszę o wyrozumiałość, niestety nie jestem w stanie wszystkie adwokaty. Proszę pan, proszę pani się zgłaszała. Witam państwa, ja z perspektywy osiedla Piastów w Kurach chciałabym powiedzieć o decyzyjności, tak jak pan dyrektor tutaj powiedział, rad osiedli, więc nasza rada ma do powiedzenia tyle, że na przestrzeni, no nie wiem, może 500 metrów od kapelusza Anatola do ulicy Strycharskiej mamy 7 sklepów alkoholowych i pijalkę. Na terenie, który został sprzedany, a z Urzędu Miasta dostaliśmy odpowiedź na piśmie, że działka została sprzedana pod budownictwo mieszkaniowe, postawiono nam stokrotkę, która de facto spowodowała, że część tych mikrosklepików, tej mikroprzedsiębiorczości niestety padła. Po drugiej stronie osiedla na Rów Zaoziańskich i Paderewskiego wykarczowano ze skwerka wszystkie drzewa, postawiono kolejny pawilon handlowy, który spowodował również upadek kilku sklepów osiedlowych. Taka jest decyzyjność rad osiedla. Nie mamy do powiedzenia nic.
Zgłaszamy protesty, zgłosiliśmy protest odnośnie kolejnego sklepu Kapselek na Ciołkowskiego. Udało nam się zlikwidować sklep całodobowy, powstał sklep Kapselek, sieciówka, która jest czynna, jak nam się udało powiem, doprowadzić do tego, że jest czynna do godziny 24. Niemniej jednak spokoju na osiedlu w dalszym ciągu nie mamy. I proszę, żeby pan dyrektor nam odpowiedział, gdzie jest ta decyzyjność tych rad, kiedy my piszemy, że się nie zgadzamy, my chcemy czegoś innego, a de facto odgórnie narzuca nam się coś innego. A odnośnie komunikacji z radą, znaczy się z urzędem, mam do powiedzenia panu dyrektorowi tyle, że od 9 kwietnia 2015 roku z Wydziału Komunalnego od pana wojewody ani od pani Banachowicz nie dostaliśmy odpowiedzi na pisma wysyłane, doręczane osobiście z wiceprzewodniczącą rady, na zdjęcia samochodów i dwóch firm sprzątających na terenie naszego osiedla, które jeżdżą chodnikami i dewastują nam te chodniki i trawniki. Wysłaliśmy zdjęcia, wysłaliśmy monity. Od 2015 roku do tej pory nikt się z tego wydziału nie pokwapił, żeby nam na te pisma odpowiedzieć. Więc komunikacja wygląda tak, jak wygląda. Postawa informacji. Dobrze, tak. Może jeszcze pan dyrektor jeszcze na to pytanie, które pani zadała. Tak, bardzo proszę. Dobrze, będzie wystarczająco. Dobrze. Tak? Czy pan może? Czy ja dobrze zrozumiałem, że chodzi o urząd wojewódzki? Nie. O urząd miasta, wydział wojewoda. Nie wiem, że wojewoda, pani powiedziała. Patrząc na program dzisiejszej debaty, można było mieć wrażenie, że nasza dyskusja będzie toczyła się w nieco innych obszarach. Ja oczywiście mogę się zobowiązać do tego, żeby po tym spotkaniu dowiedzieć się o każdym indywidualnym przypadku. Być może jest nawet wśród nas przedstawiciel Rady Wydziału Gospodarki Komunalnej albo innych jednostek, które bezpośrednio mogą bieżąco na każdy ten przypadek odpowiedzieć. Ja nie wiem, czy sądzę, że jednak Państwo planując formułę spotkania nie powiadamiali odpowiednich jednostek czy komórek. Dlatego proszę mi wybaczyć, ale nie jestem w stanie na każdy ten przypadek odpowiedzieć. Mogę, ja wszystko to zapisuję i mogę przysiąc, że udzielimy poszczególnych informacji, ale w tej chwili nie znam tych przypadków. Mówimy o, znaczy ja chciałbym się odnosić do czegoś, co dotyczy współpracy, ale tak jak mówię, z perspektywą tego, żeby dyskutować o roli rad osiedli, o tym, czy istnieje potrzeba takiej zmiany, czy istnieje potrzeba określenia jakichś nowych kierunków, gdzie wszystkim zakładam interesariuszom, nie tylko jednej stronie i nie tylko stronie urzędowej, bo ja trochę nie chciałbym, żebyśmy cały czas się tak po dwóch stronach barykady ustawiali, gdzie tu są te społeczne mieszkańców potrzeby. I jestem za tym, żebyśmy o tym rozmawiali. Oczywiście nie oznacza to, że w tych konkretnych przypadkach Państwo nie macie swoich racji i swoich potrzeb. I ostatnia rzecz. Byłem od początku przeciwnikiem spotkań z radami dotychczasowej, mówię dotychczasowej, czyli przed momentem, kiedy nastąpiła restrukturyzacja w urzędzie i przeszliście Państwo, mówię w cudzysłowie, przeszliście z biura rady do innego wydziału. Próbujemy robić spotkania, które mają charakter branżowy, tematyczny, które są oparte o konkretne rzeczy. I na każdym moim spotkaniu jest ten sam problem. To znaczy wiele rad składa mi jakby informacje o tym, że potrzeba jest spotkań. I ja zawsze zapraszam do jednego. Żebyście Państwo formułowali konkretne rzeczy, próbowali je priorytetyzować, bo wiadomo, że jedno spotkanie jest priorytetowe. I my wtedy, jako powiedzmy gospodarz, zwołujemy wszystkie te jednostki w zależności od tego, czego dotyczy sprawa. I to jest rozmowa na konkrecie. Żadna inna gremialne spotkanie w dużej sali obrad, aczkolwiek oczywiście ono podnosi prestiż spotkania, tylko śmiem wątpić, czy doprowadza do tylu konkretów, co spotkanie tematyczne albo obszarowe, bo i takie były organizowane już
I czy to z udziałem właściwych komórek, czy to z udziałem naszym. Także do takiego, do takiej współpracy bym zachęcał. Dziękuję bardzo. Pana dobrze, głos, panie dyrektorze, ale na chwilę. Jeszcze moment. Panie dyrektorze, ale zgodzi się pan chyba ze mną, będzie to głos nie tylko mój, że to my jako Rady Osiedla jesteśmy głównym gospodarzem na naszych osiedlach. I my chyba najlepiej wiemy, co dla naszych osiedli jest potrzebne, a co nie, tak? I jeżeli my, jako radni z danego osiedla, zwracamy się do Urzędu Miasta o jakąkolwiek pomoc czy o interwencję, a urzędnicy nie dają nam odpowiedzi przez 2 lata, to czy nie uważa pan, że to jest lekceważące? Tak uważam. My, Urzędowi Miasta, wskazujemy rzeczy, które na naszych osiedlu są do zrobienia. My pokazujemy te punkty zapalne, które są, bo żaden z urzędników nie ruszy się z urzędu i nie przyjdzie i nie zobaczy, że komuś wchodzą gałęzie w oczy, czy jest połamany chodnik. My to, obchodząc osiedla, wytykamy w urzędzie i nas się jeszcze za to lekceważy, za naszą pracę? No bo tak, przynajmniej tak ja to odbieram. Ja to tak odbieram. Ja powiedziałem, że każdy taki przypadek jest absolutnie nie do usprawiedliwienia, jeśli są takie sytuacje. Ostatnie pismo przekazałam. Jestem przeciwny generalizowaniu, zarówno jeśli chodzi o Państwa działalność, jak i działalność urzędu. Ale absolutnie jestem w stanie przyjąć informację, że mogą takie sytuacje się zdarzyć. I za każdym razem, jeśli dociera do nas taka informacja, to my to próbujemy wyjaśnić. To jest pierwsza rzecz. I ja nie powiedziałem, że Państwo nie zgłaszacie istotnych problemów. Ja właśnie powiedziałem, że taka formuła, która dotyczy albo pewnej sfery, pewnej dziedziny, na przykład, nie wiem, kwestii dróg i transportu, albo pewnego obszaru, jest znacznie łatwiejszy, żeby doprowadzić do pewnych konkretów, niż spotkanie, gdzie pojawia się 10 różnych tematów, 100 propozycji i ono z reguły nie kończyło się żadnym konstruktywnym wnioskiem. Dlatego od początku, kiedy działa biuro, zawsze zapraszamy do tego, żeby przesyłać albo przekazywać zestawienie konkretnych rzeczy i zaznaczać te, które wspólnie Rada określa jako rzeczy priorytetowe. I to powtarza Stawidzewskie. Dobrze, ja zakończę teraz. Pan ma głos, zanim panelistom oddam, a później do Państwa wniosek, którzy trzymają w ręce. Ale to nie była narada produkcyjna, proszę Państwa. Ale czy porozmawiać, czy posłuchać? Przecież nie po to, żeśmy... Ale to Państwo mówicie cały czas o godzinę, tak? Więc teraz chciałbym, żeby pan... Panie przewodniczący, zjawił się na sali przewodniczący Komisji do spraw jednostek pomocniczych, którego pan nie zaprosił. Tak. I tak. Ja może przepraszam, że jeśli pan przewodniczący Komisji do spraw jednostek, który się zajmuje z Rady Miejskiej i jednostkami, powinien mieć prawo zabrać głos na tej dyskusji. Dobrze, dobrze, może nie zabierze. Ja proszę pana, zgłaszałbym się. Powiem tak, na początku. Polemika z głupstwem nobilituje je bez potrzeby. Tak powiedział Stefan Kisielewski. Tu ja słuchałem panelistów, pan z Poznania. My z Łodzi mamy swoje wypracowane zasady. Pani Karolina stwierdziła, że mamy problem z informacją. Pan Konrad również. Informacją dotyczącą zakresu działania rady. Ja wysłuchałem bardzo uważnie pana wystąpienie Komisji Jednostek. Pan Tomasz Głowacki prowadził, kiedy pan teoretycznie rozważał, jak to powinno być. Pochwaliłem to wystąpienie. Natomiast ja się nie zgodzę z jedną rzeczą. Nie mamy informacji o naszych realizacji naszych zadań. Ja reprezentuję Radę Śródmieścia Wschód. Mieliśmy na sali okazję wykorzystać wiedzę ludzi, którzy siedzą w kupę lat. Jest między nami pan Krzysztof Makowski, były wojewoda, działacz samorządowy Rady Miejskiej. Był pan prezydent Tomaszewski, również znana postać i wiodąca w wielu sprawach. Należy tych ludzi też wysłuchać. To nie są tylko mieszkańcy, to są ludzie z ogromnym doświadczeniem. Jeśli chodzi o działanie,
Rada Osiedla realizuje pewne wnioski mieszkańców, czasami z cyklu 10-letnich. Bo na przykład nie można zrealizować zadań przez służby miasta, zarząd drogi transportów czy LPK, mówię o przystankach, ułatwienia dla ludzi, ale potem to jest realizowane ze środków algorytmu, ze środków Rady Miejskiej i to, co Państwo mówili, tam nie ma informacji, że to jest staraniem Rady, bo miasto tego nie załatwiło. Ale zapraszam z kolei do Jordanówki, jest ośrodek dla dzieci specjalnej troski niepełnosprawnych na Tkackiej i zapraszam do na ulicę Krzywickiego 20 do ośrodka dla dzieci niedosłyszących i głuchych i tam są wyniki pracy Rady Osiedla Śródmieście, bo ci beneficjenci zadbali o to, żeby tabliczki były, że to te są działania zrobione ze środków Rady Osiedla. Co do Pańskiej informacji, że nie ma sprawozdania z działalności Rady, nie zgadzam się. Jest co roku robione sprawozdanie zarządu z wykonania uchwał i to wszystko jest przekazywane do Wydziału Partycypacji. A tu jest kwestia ustawienia tego w odpowiednim układzie informatycznym. Bo pan wybaczy, żebyśmy zatrudniali jeszcze, bo ja rozumiem, że nie wszyscy są w stanie księgowo to podołać w każdej rafie, ale jeżeli sprawozdanie takie jest przyjęte i tam jest wyszczególnione zakresy działań, środki uchwały, gdzie, w którym miejscu, które jest przekazane do Wydziału Partycypacji, to jest to rola już dyrektora Wydziału i tegoż Wydziału, żeby te informacje nie były. I wtedy pan sięga informacji, pan ma wszystkie dane w poszczególnych odpowiedziach. No pewnych rzeczy, no proszę nie robić urzędników z działaczy samorządowych. Mówię, że jestem za tym, że to urząd miasta. Oczywiście. Są informacje z rad osiedli i zestawienie wszystkich informacji, rozliczenie środków, robi to wydział. Ten słów, no wie pan, to jest kwestia dobrze zorganizowana. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy 35 minut. Ale więc... może oddajmy głos panu przewodniczącemu. No, to jest ważniejsze niż paneliści. Oczywiście. Tak. Czy pan paneliści się zgodzą, żeby oddać jeszcze ten jeden głos? Proszę. Szanowni Państwo, ja dziękuję w ogóle za to, że mogę zabrać ten głos, ale to dziękuję Państwu, bo mam wrażenie, że z Państwa interwencji tego głosu nie zabrał. Ja nie wiem, czego zacząć, czy od miejsca, w jakim się spotykamy, warunków, w jakich się spotykamy, od tego, że komisja nie została zaproszona, nic komisji, chcę, żebyście Państwo widzieli, tak? Komisja, która przy Radzie Miasta pracuje w Nowej Pomocy czy Miasta Rady Miejskiej, nie została poinformowana o tym spotkaniu. Ja się dowiedziałem w tym sensie, chyba nie jestem członkiem Rady Osiedla Radogosz, natomiast jako przewodniczący komisji nic o tym spotkaniu nie wiedziałem. A to tak dla Państwa informacja. Jeżeli słyszę, że władze miasta chcą dyskutować o to, czy Radę Osiedla zlikwidować, czy coś poprawić, to ja się bardzo cieszę, tylko że ja od dwóch, właśnie już od początku kadencji organizowałem spotkania w każdym drugi wtorek miesiąca, zapraszałem na nie najpierw wszystkich, potem wybraliśmy pewną grupę, która zresztą systematycznie na te spotkania przychodzi. Przychodzi w imieniu Urzędu Miasta rzeczywiście dyrektor Kuper Zając, który dzisiaj chyba nie jest. A jest to człowiek, który ma ogromną wiedzę, jeśli chodzi o Radę Osiedli. Ja nie chcę nic mu wypominać, ale ja innych urzędników nie widuję tak często jak jego, kiedy jest dyskusja o Radach Osiedli, kiedy jest koncepcja, wizja Rady Osiedli. A jaka ta wizja w Łodzi jest? No, tej wizji w Łodzi nie ma, proszę Państwa. Ta wizja jest taka po prostu, że te Rady Osiedla mają sobie być i tylko tyle. Nie ma żadnej promocji Rady Osiedli, nie ma żadnego wsparcia techniczno-medialnego, tak? Propagandowego. Proszę spojrzeć na budżet obywatelski, ma oddzielną stronę. Jedno? Kilka stron już jest teraz internetowych budżetu obywatelskiego. Czemu miasto nie chwali się tym potencjałem społecznym, jakim są Rady Osiedli? To nie chodzi tylko o to, że ktoś buduje chodnik, że ktoś, nie wiem, położy, prawda, nowy parkiet w sali gimnastycznej. Tu chodzi o więzi społeczne, które tworzą się na poziomie Rady Osiedli. Tych więzi budżet obywatelski nie zapewni. Dlaczego miasto nie idzie w kierunku budowania oddolnych inicjatyw i jakby na tym pójścia wyżej, tylko ucina to? Dlaczego Rady Osiedli kiedyś miały możliwość spotykania się z władzami miasta w dużo lepszych warunkach i z udziałem prezydenta? Od 3 lat tych spotkań nie ma. Pani prezydent typuje dzisiaj swojego pełnomocnika, czyli jak rozumiem, przyznaje się do błędu, że tego dialogu nie było do tej pory.
teraz nagle jest potrzeba tego, żeby rozmawiać. Cieszę się bardzo, ale z jakimi konkretnymi propozycjami Państwo jako urząd przyszli? Znaczy, nie wiem, czy to jest kolejne spotkania, bo widzę Pana Dyrektora w centrum, ale... Gospodarzem jestem ja, poinformowałem o tym o 18.30, kiedy się... Ja przepraszam, uczestniczyłem już w Komisji do Spraw Budżetu Obywatelskiego, mamy spotkanie dotyczące opiniowania wniosków, dlatego byłem na tym spotkaniu, jak wszystko przyszło, tam ta komisja. Więc proszę Państwa, dlaczego nie może być takiej sytuacji, kiedy przewodniczący Rady Zarządu ma możliwość spotkania się z dyrektorem danego wydziału w sprawach dotyczących osiedla? On jest dzisiaj traktowany jak każdy udziałnik, a wręcz tym, że gorzej, bo on jest Rady Osiedla. Rady Osiedla są B, więc w takim razie wie Pan co, przyjdzie Pan później, tak? Albo proszę tam pójść tego pracownika i tak dalej. Tego, proszę Państwa, jeszcze 7-10 lat temu nie było. Ja pamiętam sytuację, bo sam w Radzie Osiedla, dlatego że działam już piątą kadencję, kiedy zgłaszaliśmy na przykład wnioski o budowę ulicy z każdej dzielnicy. Jedna na rok, ale przechodziła. Czy dzisiaj taką możliwość mamy? Nie. Czy poszerzono nam kalabaszna? Nie zabrano. Mogliśmy zgłaszać oświetlenie, projekt oświetlenia, projekt chodników. Również w ramach, jakby, które prezydent przeznaczał dla kompetencji Rady Osiedla. Tego też teraz nie ma. Więc ja jestem chętny i otwarty na rozmowę, ale na poważną rozmowę, a nie na pewnego rodzaju jakieś erzace, które mają niby mówić o tym, że coś się dzieje, coś robimy, a tak naprawdę nie robimy nic. Dlaczego Rady Osiedli nie są na przykład, nie mają swojej strony internetowej zestawienie wszystkich inwestycji, tak? Klika na Rady Osiedle, proszę bardzo, zrobiliśmy to, to, to i to. Nie chwalimy się tym. Czemu się tym nie chwalimy? Czy dlatego, że Rady Osiedla są niezależne? Czy to jest, tu jest ten problem? Bo ja naprawdę nie widzę przyczyny, innej przyczyny, dla której nie należy honorować, a wręcz zwiększać możliwości działania Rady Osiedli. Więc ja generalnie, proszę Państwa, mam bardzo negatywną opinię. Powtarzam, jestem otwarty na każde rozmowy i również dziękuję Państwu, tym, którzy przychodzą na te spotkania i którzy rozmawiają, bo dla mnie to jest realna troska o Radę Osiedli. Kiedy my spotykamy się i rzeczowo rozmawiamy na tematy związane z funkcjonowaniem i robimy to niekoniecznie przy fleszu i przy głośnym pokrzykiwaniu, że się odbędzie spotkanie. Także ja jeszcze raz chciałem powiedzieć tak. Czekamy cały czas na spotkanie z panią prezydent. Nie wiem, czy doczekamy. Nie, no. Panie Kolanowicz. To jest pierwsza rzecz. Ja, proszę Państwa, potraktuję taką sprawę honoru. Ja wiem, że możemy walczyć o pieniądze, możemy walczyć o środki i tak dalej, ale są też sprawy pewnego rodzaju honorowe. Jeżeli pani prezydent przez 3 lata odwraca się do nas tyłem, ja się pytam, czy wreszcie potrafi do nas przyjść i powiedzieć tak, doceniam Was, widzę w Was pewien potencjał miasta. I ja na to czekam. Nie chciałem zakończyć. Bardzo Panu dziękuję. Teraz... Jeszcze jednego Pana. Dobrze. Państwa, zaraz do Państwa wrócę, tylko 2 minuty dla każdego z panelistów, a szczególnie dla człowieka, który przyjechał do nas specjalnie z Poznania. No szanujmy to też, tak? Jedno pytanie. Dobrze, zaraz Panu udzielę głosu. Jedno pytanie do tego, jak Pan. Możemy się słuchać? Proszę Państwa, pytanie do gościa z Poznania. Jak u Was docenia się Rady Osiedla? Ilu pracowników obsługuje Rady Osiedla? Ilu pracowników obsługuje Rady Osiedla? Ja nie wiem, ja nie jestem. I tutaj byłaby dopiero. Nie wiem, na ile Państwo chcą słuchać, ale ja mam jedną rzecz w części na Twoją odpowiedź. Znaczy, szanuję na tyle, na ile Rady sobie wywalczyły, tak, pozycję. I ja bym, to jest coś, co chciałem powiedzieć, bo nie jestem w stanie ogarniać szeregu konkretów, z którymi Państwo się na co dzień zderzacie, ale może, nie wiem, czy macie takie doświadczenie. U nas jest takie doświadczenie organizowania presji na urząd przez Radę Osiedli. Mamy 2 porozumienia takie częściowe, tak, czyli Rady Śródmiejskie zawiązały porozumienie Śródmiejskiej Rady Osiedli. One mówią jednym głosem w tych sprawach, bo mają pewne swoje problemy. Druga grupa to jest 5 Rad Osiedli i chyba 7 Rad Osiedli
tak zwanego zachodniego klina zieleni. To jest cały pas zieleni, który zaczyna od jeziora Kielskiego. Na zachodzie dochodzi do Osołacza i prawie do centrum. I tam są też wspólne problemy dotyczące na przykład ochrony zieleni. I jakby wytrenowali się w sposobach wybierania presji do urzędu, wyłącznie z takimi, które dla urzędu niekorzystne są przyjemne. Tak? Sam brałem udział w pewnego rodzaju najściu na gabinet wiceprezydenta, który koniecznie chciał kawałek plaży w Kiekrzy przekazać pewnej firmie. To już było po wyborach, kiedy mamy nowego prezydenta, który osobiście ufał. Ale wiceprezydentowi nie ufał. No i jak gdyby była z tego duża afera, która trwała 3 miesiące, on i tak doprowadził do swego, ale miał twarde argumenty. Bo to były argumenty, ja na przykład nie wiem, czy w kwestii sprzedaży Gorzały, to nie jest poważny argument po stronie miasta, że po prostu jest kontrola sądowa. Jeżeli jest taki argument, że miasto pójdzie do, miasto odmówi, ale pójdzie do sądu i przegra, to dla mnie to jest poważny argument. Tak? W każdym razie jest taka sytuacja, że i media biorą w tym udział, i mieszkańcy, i radni. I ta presja właśnie trwa cały czas i to właściwie cały czas w tym mieście toczą się nieustające konsultacje, nieustające spory, nieustająca debata medialna. Ja sobie nie uważam w takiej sytuacji, że urzędnik kogoś nie przyjmie. Znaczy ja rozumiem, że to jest człowiek i on ma godziny pracy. Natomiast jest pewna świadomość, że jeżeli zostanie zlekceważony taki organ, to on też oczywiście jest lekceważony, no to z tego może być afera i to jak gdyby to zmienia. Tylko muszą być premia. Dobrze. Dziękuję pan i tutaj pani i pan. Proszę państwa, może ja w innej formie. Panie przewodniczący, powiem szczerze, zdecydowana większość tutaj nas przeszła do tego, była informacja, że będziemy mieli możliwość rozmawiania z panią prezydentem na ustach. Proszę państwa, ja przypominam przynajmniej wobec, że w imieniu 24 rad osiedlowych działających na terenie naszego miasta, żeśmy stosowali 5 maja pismo ubiegłego roku do pani prezydent, w którym żeśmy prosili o spotkanie z panią prezydent, żebyśmy mogli przekazać sprawy dotyczące współpracy między nami a urzędem miasta. Do dnia dzisiejszego na to pismo nie otrzymywaliśmy żadnej odpowiedzi. Na to pismo stworzyliśmy następne pismo do przewodniczącego Rady Miejskiej. Stworzyliśmy pismo do przewodniczącego Rady Miejskiej, w którym żeśmy zaznaczyli, że najpierw było pismo do pani prezydent i pani prezydent w przeciągu tych ustawowych 30 dni nie odpowiedziała nam w ogóle na to pismo. Okazało się, że pan przewodniczący Rady Miejskiej też był w wielkim urzędzie Rady Osiedlowej, bo też nie otrzymaliśmy ze dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi, czyli tu minęło rok i tu minęło ponad rok. Słuchajcie państwo, ja chcę tylko powiedzieć jedno, że rady osiedlowe działają, powinny bynajmniej działać w oparciu o statut. Statut jest jeden, który obowiązuje każdą radę osiedlową. Mili państwo, i nie może tak być, bo statut jest uchwałą Rady Miejskiej. Zmianę w statucie może wprowadzić tylko Rada Miejska, a nie urzędnicy, panie dyrektorze. A w tej chwili niech pan spojrzy w statut, co tam pisze w statucie, a w jakiej formie w tej chwili urzędnicy współpracują z nami. Co znaczy współpracują? Nie ma żadnej współpracy. I taka jest prawda na dzień dzisiejszy. Słuchajcie, no spotkaliśmy się pięknie tutaj, żeby porozmawiać, ale my chcielibyśmy się spotkać, my nie chcemy żadnych kłótni między Urzędem Miasta a nami, jeśli chodzi o przedstawicieli Rady Osiedlowych. Ale nie może być w takiej sytuacji, panie dyrektorze, że pan w tej chwili mówi, że chciałby pan się spotkać z nami, że pan się spotyka. Pan się z nami w ogóle nie spotyka. Panie dyrektorze, prawda jest jedna. Jak zlikwidowano delegaturę, jesteśmy w tym momencie, delikatnie mówiąc, sierotami. Bo kiedy były delegatury, zgłaszaliśmy tematykę, jaka nas interesuje na poszczególnych dzielnicach, bo różne dzielnice mają różny punkt widzenia na różne sprawy. I to trzeba było nadal podzielić te spotkanie, że spotkanie się z dzielnicą Łódź Górna w miesiącu tym i tym, ze Śródmieściem w miesiącu tym i tym, i tak dalej, i tak dalej. I to by miało sens i rację bytu, panie dyrektorze. A tak, tego typu spotkanie, panie przewodniczący, ja naprawdę nie zgadzam się z tym, żeby organizacja pozarządowa partycypowała sobie, czy rady osiedlowe mają działać, czy nie działać. Panie przewodniczący, nas wybierano tak jak radnych Rady Miejskiej i wybierano tak jak panią prezydent. I w tej chwili pan zarzuca, że ludzie nie znają. Przepraszam bardzo.
Ja jestem przewodniczącym Rady Osiedla Górniak, który jest w tej chwili już niecałe 19 tysięcy mieszkańców, nie wiem, czy pan wie, ale 5 lat temu było ponad 24 tysiące, no więc rozumie pan, co się w tej chwili dzieje na terenie naszego miasta? Ale o tym głośno się nie mówi, bo to jest wygodne dla urzędników, żeby nie mówić o tym, że brakuje miejsc pracy i o tym doskonale wiemy. Największym zatrudniającym, jeśli chodzi o miasto Łódź, jest Urząd Miasta. A to jest sprawa chora. To już świadczy o czym, że na terenie naszego miasta dzieje się bardzo źle. I taka, jeszcze ile, no, 3-4 lata temu Politechnika, przepraszam, zatrudniała więcej, ale już Politechnika jest w tej chwili już dalej. Proszę Państwa, ja nadal czekam na to, żebyśmy się w końcu spotkali z Panią Prezydent i żebyśmy sobie powiedzieli szczerze, o co nam chodzi. My nie chcemy kłótni, ale chcemy, żebyśmy mogli normalnie współpracować. Nie może tak być, że idzie przedstawiciel Rady Osiedlowej do poszczególnego dyrektora, a on mówi, panie, ja nie mam teraz dla pana czasu, przyjdź pan za jakieś 2 tygodnie, bo ja w tej chwili mam inne ważniejsze sprawy. Panie dyrektorze, 8 lat temu, czy 10 lat temu, jak wchodził przed nie przewodniczący Rady Osiedla, tylko członek Rady Osiedla z legitymacją, to dyrektor poszczególnych instytucji i resortów musiał go przyjąć poza kolejnością. Nie, że wyznaczał jakiś tam termin spotkania, tylko to było obligatoryjne, że jest przedstawicielem mieszkańców. I my za takich przedstawicieli mieszkańców się uważamy. Słuchajcie Państwo, my tu nie przeszliśmy o tym, żeby mówić o poszczególnych radach osiedlowych. Bo wiadomo, że każda rada osiedlowa to jest kopalnią i moglibyśmy tu siedzieć 48 godzin i tak byśmy wszystko nie powiedzieli. Ja chcę mówić w imieniu wszystkich, żebyśmy doprowadzili w końcu do normalnej sytuacji, że tak jak było, spotkaliśmy się raz w miesiącu w delegaturach i każdy temat był ważny. I zgłaszali się poszczególni dyrektorzy poszczególnych wydziałów i żeśmy sobie pewne sprawy tłumaczyli. Raz na kwartał. Też było raz w miesiącu, ja to pamiętam doskonale, że raz w miesiącu spotkaliśmy się w Urzędzie Miasta z prezydentem albo z jego służbami, czy na pewno uczestniczył i zastępca prezydenta. Który to był rok? To było 8 lat temu. 8 lat temu, no więc spotkaliśmy się z panią prezydentem przez całe dwie kadencje, ale pozwolicie, że dokończę. Spotkaliśmy się z panią prezydentem przez całe, nie ma już, kadencja się kończy jeszcze rok, tylko raz. Tylko raz. No więc panowie, o czym tu rozmawiamy? No, jaka jest współpraca między nami a Urzędem Miasta? No przecież Urząd Miasta reprezentuje pani prezydent. A Rady Osiedlowe reprezentują poszczególni przedstawicieli, czyli przewodniczący Rady Osiedla. I słuchajcie, jeśli poszczególne listy, tak jak ja mówię, no, na niecałe 15 tysięcy mieszkańców, ja dostaję zawsze te ponad 300 głosów, to znaczy, że ktoś mnie mimo wszystko zna. Bardzo proszę. No więc prośba moja, słuchajcie Państwo, jeśli nie ma takiej możliwości, bo ja nie widzę takiej możliwości, bo pan dyrektor Jesteński powinien wyjść z inicjatywą do nas i powiedzieć, słuchajcie Państwo, spotkamy się za 2 tygodnie, czy za miesiąc i chciałbym, żebyśmy się spotkali i żebyśmy wyznaczyli sobie kierunki naszej najbliższej współpracy. Tak, panie dyrektorze, ja uważam, że większość z nas też tak myśli. I tu najważniejsza rzecz, no cieszy mnie, że pani prezydent się do tego przyznała, że nie ogarnia możliwości współpracy między radami osiedlowymi a urzędami. Panie przewodniczący. I panie wojewodo, liczymy na pana wsparcie i liczymy na pana inicjatywę. Ja dziękuję. Powinniśmy się spotkać tutaj z dobrze długiem. Ja z panem dyrektorem, z panią prezydentem, ponieważ pani prezydent po prostu ma większe pole do popisu i mogłaby nam odpowiedzieć na wiele pytań. Ale chciałabym powiedzieć, że my jako Rada Osiedla Teofilów Wielkopolska wystosowaliśmy pismo do pani prezydent rok temu ponad w styczniu. Zostaliśmy zaproszeni na rozmowę i opowiedzieliśmy o wszystkim, co chcielibyśmy wdrożyć, jakie zmiany. I pani prezydent powiedziała do nas, że zmiany zostaną wdrożone. I od tego momentu jest cisza. Teraz w październiku byliśmy u pani dyrektor Luzyńczyk i też prosili.
o to, aby człowiek z głosu nas przybliżyła do tych zmian, które podobno mają być, ale tak naprawdę nikt nie wie jakie i ja bym chciała wyjść z tego spotkania, wiedząc jakieś szczegóły. Chciałam się zapytać, jakie zmiany konkretnie są planowane, które dotyczą drugie. Proszę o cieńsza, proszę Państwa. Jest kwestia, która na tej chwili przedmiotem cały czas pewnych wspólnych prac, zresztą też przy udziale Komisji do Spraw Jednostek, ponieważ staramy się nie robić niczego sami. To jest jakby, chcę to powiedzieć z całą stanowczością, że nie mamy zamiaru wprowadzać czegokolwiek bez Państwa wiedzy. I proponowaliśmy, żeby był udział przedstawicieli jednostek w zespole roboczym, bo uznaliśmy, że też gremialnie zespół będzie miał problem się dopracować jakoś rozwiązania dotyczące zmian w statutach. Nie jest tak, że my mamy jakąś gdzieś w kieszeni, gdzieś zanadrzu ukryty jakiś plan dotyczący zmian w czegoś, tylko chcemy o tym dyskutować. A szczególnie chcemy dyskutować o tym, czy ten zapis, który jest już w statutach dotyczący partycypowania mieszkańców, czy też konsultowania, Państwo przewidujecie, że powinien być w jakiś sposób bardziej zaznaczony, czy też uważacie Państwo, że on wystarczy, bo pamiętajmy, że obecnie istnieje w statutach. A kiedy będą konkretnie te spotkania? Dlatego chciałem wierzyć, że obrady jako tego zespołu roboczego idą w różny sposób, ale też różna jest aktywność również po stronie uczestników z rad osiedli. W związku z czym, ja mówię, nasza deklaracja do tego, żeby usiąść i rozmawiać o zmianach, czy to w statucie, czy w formule, czy nawet, jak tutaj mówiliśmy często algorytmy, to są często głosy mówiące, że czy ten algorytm nie powinien być znowu przepracowany, to jest temat często się pojawiający. Szczególnie te różnice pomiędzy osiedlami. Jak Państwo wiecie, jak Poru to jest problem, jak porównać osiedle zniesień ludzkich ze starymi bałutami. Z tym się już raz mierzyliśmy. Mamy kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat doświadczeń i może warto znowu się z tym zmierzyć. Inne kwestie, jest ich szereg, proszę Państwa, ale usiądźmy i na konkretach. Proszę Państwa, zgłaszają się osoby, jeszcze ponieważ naprawdę wiele z tych spraw będzie się mieścić w domenie działań pana pełnomocnika Nakowskiego. Ja myślę, że powinniśmy dać dzień na kiedy urzędnicy mają dołamać statutów Rady Osiedli? Od kiedy? A szczególnie pan. Dobrze. W takim razie pytanie takie organizacyjne. Zostało nam 10 minut. Czy Państwo chcą to przedłużyć o pół godziny? Nie. Czy mogę złożyć wniosek? Tak. Kto jest za tym, żeby to przedłużyć? Proszę rękę do góry. A kto jest przeciwny? Jedno pytanie formalne. To przedłużamy, bo widzę, że jest więcej osób, które są za. Jeżeli ktoś jest, jeżeli ktoś chce wyjść wcześniej, to proszę wyjść wcześniej. No po prostu, proszę Państwa, no nie da się wszystkim udzielić głosu. Na raz. Pani, pan i pan. Panie prezesie, ja muszę wyjść, chciałbym złożyć dwa wnioski. Ile będą trwały? Minutę. To proszę minutę, włączam zegarek. Dobrze. Panie prezesie, chciałbym złożyć wniosek jeden, za który nie będę prosił o gratyfikację. Wniosek dotyczy wynagrodzenia za to dzisiejsze spotkanie Instytutu Spraw Obywatelskich. Chcielibyśmy to poznać. Drugi wniosek, za który będę prosił o gratyfikację już, to chciałbym podpowiedzieć. Nie zajmujcie się radami osiedlowymi. Damy sobie radę, potrafimy to zrobić. Podrzucam taki pomysł następnego spotkania. Jak zdjąć kaganiec partyjno-polityczny z urzędników. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
nad mocem, że ta debata odbywa się społecznie. Kilka osób od kilku tygodni było zaangażowanych społecznie w to, żeby ją zorganizować. I bardzo nieprzyjemna jest to sytuacja, kiedy pan sugeruje, że dostajemy za to pieniądze. Naprawdę poniżej krytyki. Proszę, proszę. Nie się pan nie obraża. Proszę. Nazywam się Małgorzata Komorowska i jestem przewodniczącą Rady Osiedla Radowość. Przede wszystkim, po pierwsze, chciałam pogratulować panu redaktorowi artykułu. Niewątpliwie jest tylko kwestią czasu, kiedy pan redaktor zacznie pracować w biurze prasowym Urzędu Miasta Pierwszy. Po drugie, proszę państwa, była mowa o informacji. To może tak a propos informacji, no akurat na Radogoszczu wydajemy informator, mamy banery, mamy rolapy, tam walczymy ze stroną, z Facebookiem, to są tam jakieś różne przyczyny. Proszę państwa, ale było o tym, że mieszkańcy nie wiedzą, co ta rada robi, prawda? A rada remontuje chodnik. Ja byłam na tym spotkaniu w dużej sali obrad, jak nam powiedziano, że nie mogą być takie tablice zamieszczone. Pan dyrektor dzisiaj powiedział, że może niekoniecznie to jest prawda, więc może będziemy teraz ciekawi, aż pan dyrektor roześle do rad osiedli maila. I tak jak mają budżet obywatelski, ma takie tablice 2 na 2, 3 na... Niech mi pani nie przerywa. 2 na 2, 3 na 3 i wiszą te tablice budżet obywatelski, to ja teraz czekam od pana dyrektora na taki wzór tablicy, że to jest Rada Osiedla, algorytm, żeby to było, może to być zunifikowane, zaprojektowane przez urząd. Proszę bardzo, czekamy na to. Jeżeli jest taka możliwość prawna, formalna, techniczna, że mogą być tablice z budżetu obywatelskiego, to dlaczego nie mogą być tablice, które informują o Radzie Osiedla? Ale proszę państwa, jaka jest różnica między budżetem obywatelskim a algorytmami rad osiedli? Dla budżetu obywatelskiego pan dyrektor się rozebrał i skoczył do fontanny. Nie rozebrał, w ubraniu nawet się nie rozebrał, tylko w ubraniu skoczył do fontanny i tak się poświęcił. Natomiast jak jest traktowany algorytm? W czerwcu, rok temu w czerwcu podjęliśmy decyzję o zadaniach algorytmowych, tam chodniki na osiedlu, takie rzeczy. 12 czerwca tego roku, po 12 miesiącach niemalże, ja dostaję maila z urzędu, z biura partycypacji, że te zadania nie będą robione. Po 12 miesiącach urząd do mnie pisze, że te uchwały, które podjęliśmy rok temu w czerwcu, to mi piszą teraz w czerwcu, że one nie będą robione, że ja mam sobie wydać tam prawie 200 tysięcy. To jest taka różnica w podejściu do algorytmu, który jest realizowany przez Radę Osiedla i do budżetu obywatelskiego, który jest po prostu instrumentem promocyjnym urzędu miasta. Dokładnie. Bo my jesteśmy jako Rady Osiedla przez tych urzędników olewani totalnie i to trzeba sobie powiedzieć. Kto to widział, żeby po 12 miesiącach pisać, że się czegoś nie zrobi? Proszę państwa, i ostatnie zdanie też do pana dyrektora. Mówi pan, żeby były tematyczne, tam robić spotkania tematyczne. Nie tak dawno był problem dostępu do informacji publicznej. Biuro do spraw partycypacji wykazało się bardzo dużym szybkim refleksem, zorganizowało takie szkolenie dotyczące dostępu do informacji publicznej. Przyszedł pan prawnik, przesympatyczny pan prawnik, który powiedział, że on 2 dni wcześniej dowiedział się o tym, że są rady osiedla. Nie ma żadnego pojęcia, jak działają rady osiedla, czym się zajmują. On w ogóle nic nie wie o radach osiedla, ale ponieważ on tu przyszedł, to on nam przekazał ten ustaw. I proszę państwa, szkolenie polegało na tym, że pan prawnik z Urzędu Miasta czytał nam ustawę o dostępie do informacji publicznej. My nie jesteśmy analfabetami, my sobie ustawę potrafimy przeczytać sami i nam
A pan dyrektor, gdzieś tam państwo macie biuro do spraw partycypacji, w swoich działaniach zorganizowaliśmy szkolenie. A że to był bic na wodę fotomontaż, to jest w ogóle nieistotne, ale państwo się możecie wykazać. I to są działania, już kończę, i to są wszystko działania pozorowane. Największym problemem jest to, że rady osiedla są olewane totalnie przez Urząd Miasta. I to jest ten problem. No okej, nie mam więcej czasu. Bardzo dziękuję. Pani, pan i tutaj pan. Bardzo przepraszam. Proszę. Nazywam się Kalina Węcko, jestem z Rady Osiedla Kominy i zabieram głos w związku z tym, co usłyszeliście tutaj państwo na nasz temat. Ma to niewiele wspólnego z rzecznictwem, tak? Bo pierwszy. Nagranie sprawa, jeśli chodzi o dostęp do informacji publicznej, robimy co możemy, tak, ale nagranie. W związku z intensywnością żądań dwóch osób, potrzeba nam pół etatu, żeby obsłużyć właśnie tę sprawę. I następna sprawa, ja jestem członkiem zarządu po raz pierwszy w tej kadencji w ogóle jako radna osiedla. Działamy naprawdę bardzo dużo. Mieszkańcy nas rozpoznają już, że nie jesteśmy w dzielni mieszkaniowym. Organizujemy różne imprezy integracyjne, kilka w ciągu roku. Remontujemy, budujemy chodniki, wyposażamy szkoły, przedszkola, bibliotekę i naprawdę wspomagamy największy budżet. A jaką zmianę by pani chciała w budżetu? Jaką zmianę by pani chciała, żeby rada lepiej działała? Żeby lepiej działała. Co się powinno zmienić? Informacja, to o czym była mowa. Co to znaczy informacja? Informacja co do tego, kto po prostu spowodował, że została naprawa czegoś, inwestycja jakaś i tak dalej. Wtedy będziemy rozpoznawani. Dobrze, bardzo dziękuję. Panie, proszę. Ja jestem członkiem Rady Osiedla Wałbrzych Centrum i tutaj to wszystko, co państwo powiedzieli na tej sali, to rzeczywiście w większości pod tym podpisuję. Natomiast chciałem powiedzieć, że tutaj ta debata była promowana w mediach społecznościowych właśnie artykułem pana redaktora. I gdyby pan redaktor może zamiast takich ironicznych uśmiechów w naszą stronę, to jest po prostu wstyd, panie redaktorze, gdyby się zajął weryfikacją informacji, bo myślę, że jako dziennikarz to powinien pan właśnie te informacje weryfikować, które pan pisze. Pozwolę sobie dopowiedzieć. Po raz kolejny pan nie uważany, więc ja pozwolę. Ale poproszę sobie, że... Potwierdziłem to w Urzędzie Miasta. Panie redaktorze, pan podniesie rękę, pan dostanie głos, to się pan wypowie. Proszę państwa, za chwilę... Ja pan udzielę głosu, żeby pan po prostu mógł też wypowiedzieć się. Proszę, nie, ja bym, jakby nie... Ale ja bym znakuję, ja sobie sam fakt, panie. Proszę, jeśli bym sobie pozwolił, mogę dokończyć? Tak, tak. Gdyby media też pisały tyle uwagi poświęcały na ten temat, co rady robią tak naprawdę i z jakimi problemami rady się zmagają, z jaką tyle, ile czasu teraz poświęcają na ten temat, jakie to rady są złe, to myślę, że na pewno wszyscy byliby też dużo bardziej lepiej, dużo lepiej poinformowani i wszyscy myślę, że też byliby zadowoleni, zarówno mieszkańcy, jak i członkowie rad. I ostatnie zdanie tylko jeszcze, jakbym mógł powiedzieć, to jest no właśnie to, żeby te informacje, bo tutaj już nieraz padało, że te rady nie były jedynym organem, które nie zgłosiły się do swojego komitetu i też było dlaczego. Dlaczego tego nie zrobił? Tak jak tutaj pan Kaczorowski bodajże mówił, dlaczego te rady. I gdyby było trochę wysiłku i jeżeli pan redaktor włoży ten wysiłek, to oczywiście przepraszam tutaj z góry, ale właśnie warto by włożyć też wysiłku, żeby poznać to zdanie drugiej strony i tylko i też zdanie tej drugiej strony publikować, a nie tylko jedno, bo też kształtujecie państwo opinię publiczną i też warto wziąć za to odpowiedzialność. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos. Ja tylko na wyjątku, panie Szymonie, pan ja tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć, że informacja na temat tego, że rady osiedli nie zgłosiły się do Urzędu Miasta, pochodziła z Urzędu Miasta.
Zweryfikowałem to u tych osób, które rozsyłały maile i informowały. A pan przyjeżdżał do tego miasta? Panie redaktorze, wy przyjeżdżacie po nasz informator i nie znajdzie pan tam ani zdania innego o paluszkach. Znajdzie pan inwestycje w przedszkola, szkoły, biblioteki, chodniki, drogi. Czemu pan o tym nie napisał? Czemu pan nie dociekał prawdy? Pan szuka prawdy czy czegoś innego? Pan redaktor... Ja panu przyjeżdżam. Proszę państwa, ja panu przyjeżdżam. Tutaj głos jeden i oddam głos panelistom. Ja jestem członkiem zarządu Osiedla Złotna. Wcześniej byłem skarbnikiem. Panie dyrektorze, Janusz Zgit, także teraz już wie pan z kim, na czyje maile pan... Zgit. Zgit. Ja postaram się odpowiedzieć, powiedzieć coś może nieco bardziej ogólnie. Największym wrogiem Radosiedli, czy nawet mieszkańców, jest Urząd Miasta Łodzi w tej chwili. Każdy z nas, każda z rad otrzymuje algorytm, otrzymuje konkurs prezydenta miasta, ma własny budżet. Od lat te pieniądze są wydatkowane na różne inwestycje. Nigdy do tej pory, również w prasie, nie było zaznaczone, że to są pieniądze z Radosiedli. To była zawsze inwestycja miejska. Niedawno było spotkanie w ramach programu Łódź buduje dzielnice. Pomijam to, że dzielnice zostały zlikwidowane, o czym pan Hubert Zając przy każdej okazji przypomina na gminie. Zgadza się? Tak. A więc potrzeba to jednak tym o tym, teraz tak, przeglądając państwo, już pomijam to, że była to fundacja zewnętrzna, i tak dalej. Przeglądając zakres inwestycji w ramach 40 milionów, które miasto przeznacza na budowanie dzielnic, okazuje się, że tak. Jest algorytm, jest konkurs prezydencja, jest budżet obywatelski, które stanowią ze 2/3 tych 40 milionów. Są inwestycje na ulicach, które były robione w ciągu ostatnich 5-6 lat, gdzie nie ma żadnej potrzeby robienia niczego poza przycięciem drzew. Więc uważam, że miasto Łódź z pełną premedytacją wprowadza Radę Osiedli i mieszkańców w błąd. Po prostu ich oszukuje. Wydział Taryfikacji, znaczy biuro, przepraszam, biuro taryfikacji, z zasady powinno pomagać mieszkańcom. Radą Osiedli, przecież mieszkańcy. Natomiast od pewnego czasu właściwie nie wiadomo, co się dzieje, bo biuro partycypacji wysyła maile z żądaniami udzielenia odpowiedzi w ciągu 48 godzin. Czyli na zasadzie, myślę, że państwo też na przykład otrzymali maila pod tytułem proszę przekazać statystyki obecności i tak dalej do piątku, do godziny albo coś ten test. Czyli rzucamy wszystko, zajmujemy się zaspokajeniem na partycypacji społecznej. Ale najgorzej to jest najlepsze. Czy państwo bardzo często, może nie często, ale zdarzyło się kilkakrotnie, że pod mailami odnoszącymi się do istotnych spraw, typu termin wydatkowania środków, nie podpisuje się nikt. Dziękuję. Panie Krzysztofie, króciutko poproszę. My tylko do pana redaktora. Do pana redaktora, bo pan redaktor musi przeczytać. Tu jest informacja o tym, jak Rada Osiedla działa. Przyjmy na sprostowanie tych kłamliwych informacji, jak zawarło się w panie Krzysztofie, proszę. Szanowni państwo, ja postaram się dzisiaj zabrać nie za dużo czasu. Nazywam się Krzysztof Makowski, 1 czerwca pani prezydent Zanowska powołany na funkcję społecznego pełnomocnika do spraw funkcjonowania też kontaktu z radami osiedla. Mieliśmy kilka spotkań wcześniej z panią prezydent na temat tego przepływu informacji, relacji urząd Rady Osiedla, Rady Osiedla Mieszkańcy. Rozmawialiśmy. Pani prezydent doszła do wniosku, że taka osoba przyda się na tym etapie, kiedy chcielibyśmy zmienić albo próbować zmienić te relacje Urząd Rady Osiedla, Rady Osiedla Mieszkańcy i żeby to zaczęło funkcjonować. Ale nie tylko te, tak samo relacje między Radami Osiedla a organizacjami pozarządowymi, żeby to nie traktować siebie nawzajem jako wrogów,
Jak będzie wyglądała moja współpraca na początku? Na początku ja będę Państwa starał się wysłuchać. Będę prosił o możliwość przyjścia do Państwa na zarządu, czy na zarządy, czy na Radę Osiedli, żeśmy porozmawiali. Część takich spotkań odbyła się teraz w dawnych delegaturach. Ostatnio było spotkanie na Widzewie, gdzie miałem okazję spotkać się z trzema radami osiedla, Mileszki, Nowosolna i Zarzew. W przyszłym tygodniu, w piątek, w przyszłym tygodniu takie spotkania będą również. Natomiast ja przepraszam, na nich nie będę, ponieważ miałem wcześniej zaplanowany wyjazd. Natomiast będzie pani dyrektor Jedzyńczyk, która zobowiązała się przekazać mi wnioski, które są zgłaszane na tych spotkaniach. Na tych spotkaniach też rozmawiamy o inwestycjach, które Państwo zgłaszaliście. Są przedstawiciele wydziałów, które odpowiadają na Państwa pytania od razu bezpośrednio, jeżeli takie pytania są zadawane. Oprócz tego spotykamy się w ramach budowy dzielnic, o czym tutaj panowie musimy rozmawiać. Dzisiaj było spotkanie, panie dyrektorze. Na górę. Jutro jest na Rybkini, pojutrze widzimy się na Złotnie. To też jest rozmowa z Państwem, z radami osiedla, z mieszkańcami na temat tego, co należy najbliższym otoczeniu zrobić. Dlatego pierwsze prosił, zresztą maile będą rozsłane, jeżeli Państwo możecie przysłać na razie na adres mailowy sekretariatu wydziału, jak macie zaplanowane spotkania zarządów czy rad. Ja wiem, że są teraz okres wakacyjny, to będzie ciężko. Dajmy sobie czas, może do końca września już mogę takie spotkania odbyć. Jest 36 jednostek rad osiedla, jednostek pomocniczych. To po prostu w czasie musi się rozłożyć, bo ja przez cały miesiąc codziennie nie jestem w stanie być jednej możliwie, żebyśmy liczyli niedzielę, to i tak nam braknie dni w miesiącu. Powiem tak, po tych kilku spotkaniach, które odbyłem, również zarządem drogi transportu, nasuwają się już wnioski, które są w większości zbieżne, natomiast niewątpliwie pierwszy ruch, który należy zrobić, to należy przeprowadzić takie szkolenie wewnętrzne w Urzędzie Miasta informujące, co do umrawy osiedla, jakie mają kompetencje i jak należy współpracować z radami osiedla. Bo dzisiaj musimy odwrócić to zupełnie. A to oni nie wiedzą, urzędnicy? Przepraszam, przed chwilą padło, że przyszedł urzędnik, który powiedział, że nie wiedział, że jest rada osiedla, tak? No tak, tutaj pani powiedziała. Więc dzisiaj, szanowni państwo, nie ma co naskakiwać na mnie. Ja szukam też rozwiązań, które można już wdrożyć w urzędzie, tak? Który możemy realizować. To też jest jakby rola dla państwa, żeby dyrektor, jeżeli państwo nie go przyjmą, nie powiedział, panie przewodniczący, to przyjdź pan do mnie za 3 tygodnie, bo jestem ważny dyrektor, tak? Tylko jeżeli jest sprawa ważna, zgłaszana przez mieszkańców, za państwa pośrednictwem, to jest to sprawa ważna. To nie jest sprawa, jak w Błachach, to przychodzicie, żeby dyrektorowi zająć czas, czy wypić kawę, tylko realizujecie mandat, który macie z wyboru i który próbujecie realizować. Natomiast w drugą stronę, my też będziemy oczekiwali, ale to po spotkaniach, które odbędziemy, później zrobię drugą, która spotkanie. Ja państwu powiem, ale to już w większej gronie, żebyśmy spotykali, jakie byłyby nasze propozycje pewnych zmian, które możemy wprowadzić wspólnie po to, żeby ułatwić naszą współpracę. I mam nadzieję, że to będzie efekt tak, że na kolejnym spotkaniu, kiedy spotkamy się wszyscy i będziemy rozmawiali, to mój kolega radny swego czasu z kadencji 98-2002 Andrzej, którym miałem przyjemność siedzieć w ławce za, tuż za, tak? Nie powie, że jest sierotą, tylko powie, że w końcu czuje się, że ktoś się tym zajął i ktoś go na tyle wsparł, że on ten mandat może i większość z Państwa realizować w sposób odpowiedzialny. Czy nam to wyjdzie? Chodzi, czy nam to wyjdzie? Się dogadujemy. Słucham? Dlaczego o tym się tutaj dogadujemy, a nie było tych spotkaniach wcześniej powiedziano? Na Widzewie. Spotykamy się w fundacji, usłyszymy tak, że Urząd Miasta nie zorganizował żadnej informacji dla rad, o siebie, że takie spotkania są. Ja byłem zaproszony na spotkanie, tak? Gdzie były 3 rady osiedla. Będą kolejne. Rozmawiamy o tych zadaniach. Z każdym się spotkamy, naprawdę. Tylko to troszkę czasu mnie osobiście, jestem jeden państwa z 36, trochę czasu zajmie. Jeżeli będzie inicjatywa, chcecie państwo 2 rady osiedla spotkać, czy 3, ja jestem otwarty, bardzo chętnie przyjdę też na takie spotkanie, żeby to przyspieszyć. I tak jak powiedział pan dyrektor, już kończę. Na pewno nic nie będzie wprowadzone przez państwa wiedzy bez państwa. Proszę jeden wniosek formalny. Przepraszam bardzo, ja muszę opuścić, bo mam 2 dzieci na wyjeździe w tej chwili. Oni mają telefony zabierane za 10 minut, to są w wieku szkoła podstawowa, trzecia klasa. Z nimi porozmawiam, zanim telefonem. Panie Krzysztofie, tylko pytanie.
którym miesiącu, w którym tygodniu widziałby pan możliwość spotkania się z radnością środowiska? Ja mam wniosek formalny, dlatego się pana pytam. Cóż odpowiada? Między 9 a 15 lipca, później między 25. Ja przyszedł dokładnie daty. Proszę państwa, pozwolicie, ja składam wniosek formalny. Ponieważ mamy możliwość skontaktowania się z państwem telefonicznie, że dzwonimy się z państwem, ustalimy konkretny dzień, godzinę i zaprosimy pana, jako przedstawiciela, pani prezydent, żeby pan mógł wysłuchać wszystkich spraw dotyczących działalności rad osiedlowych i na pewno nie będzie to na terenie rad osiedla Górna, tylko wybierzemy osiedle, które ma najlepsze warunki do tego, żebyśmy nie spotkali się w takich warunkach, jak my dzisiaj się spotkaliśmy. I to jest mój wniosek formalny. I ja dziękuję państwu i poszczególną się spotykamy. To jest cena inicjatywa. Ale my dzisiaj wypadło na tej sali, że są problemy ogólne na osiedlu. I my oczekujemy spotkania przedstawicieli rad osiedli, bo sobie przewodniczącego Rady Zdrowia z panią prezydent, bo to jest ta ranga. I to jest jasne, a to co pan mówi, to oczywiście my się też chętnie spotkamy, porozmawiamy, ale no, szanujmy też, prawda, się i czas, tak? No ile razy można się spotykać i rozmawiać? Proszę bardzo, swojej woli, spotykamy się, nie ma żadnego. Ostatnie głosy dla panelistów. Znaczy ja nie rozumiem, dlaczego wy nie pójdziecie w 100 osób do pani prezydent, skoro ona z wami się nie chce. Wyznaczcie jej termin, ogłoście go w mediach i pójdźcie do nich. A do urzędnika, który przez rok nie odpowiada na pismo, idźcie 50 osób. Bo inaczej po prostu respektu nie dostaniecie. Ja słyszę, że wy jesteście po prostu, jakby wasza godność jest urażona. Ja słyszę cały czas, że wy prosicie, pytacie, piszecie, czekacie. Co jeszcze? Inny odmowa, tak? A przecież wy macie żądać, że jesteście reprezentantami mieszkańców. Ale ostatnio ja tego po prostu nie rozumiem. Proszę pana, termin do pani prezydent jest na rok 2025. To nie jest kwestia metodologii. Ale mam jeszcze jeżeli ktoś ustawi się w pozycji proszącego, to tak będzie traktowany. Jak takie media będą, jak pan redaktor, to na pewno te informacje pójdą. Teraz tak, ja tu widzę dużo emocji i to jest fajne, bo ja widzę mnóstwo zaangażowanych ludzi, którzy mają poczucie jakiegoś skrzywdzenia, tak? Jakiegoś zlekceważenia, ja nie wiem. Zlekceważenia, tak? Natomiast fakt, że tylu ludzi się angażuje, to jest coś dobrego. Z tym, że między państwem też są różnice zdań, a tutaj napaści na Rafała, to ja kompletnie nie rozumiem, bo to jest inicjatywa społeczna, żeby stworzyć płaszczyznę do rozmowy, kiedy innego miejsca nie ma, tak? To zasadne, że mu podziękować, a nie te. Ja tu też nie przyjadę za pieniądze, tylko jak gdyby społeczne. Wydaje mi się, że metodą, myśmy to wypróbowali, że jest taka sytuacja. Problemem głównym są emocje, bo tu nawet jest ciężko spokojnie rozmawiać. Już to widzimy, każdy każdemu przerywa, niektórzy mają ADHD i tak dalej. Metodą na to są metody aktywne, czyli po prostu warsztaty. Zbierzcie się w 100 osób, podzielcie się na 10 grup, postawcie sobie zadanie. Jak zaczniecie szukać rozwiązań, to się uspokoicie i będziecie rzeczowo rozmawiać. No, myśmy to zrobili przy okazji strategii rozwoju Poznania. Byli rady osiedli, radni miejscy, urzędnicy, ludzie z mediów, z całym szacunkiem i zwykli mieszkańcy, plus NGOsy. I to trwało przez kilka miesięcy. Te spotkania były po parę godzin, popołudniami, tak, że ludzie nie musieli się zwalniać z roboty, bo to też jest istotne, że w urzędzie trzeba się zwolnić z roboty, żeby coś załatwić. I w efekcie powstał bardzo społeczny dokument. Tak? To samo tutaj. Problemem są emocje. Ja to po prostu tutaj widzę i czuję, bo ja brałem o wiele bardziej namiętnych spotkaniach, takich, że nas wywalili przez okno prawie, tak? Czy osoby, 100 osób wywaliło i tak dalej. No, mam takie doświadczenia. Natomiast tutaj one utrudniają jakoś porozumienie się, tak? Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Uległem emocjonalnej. A ja mam takie pytanie do pana. Można? Proszę. Proszę państwa, przewodniczący Rady Osiedla Zdrowia Bania. My już byliśmy inspirowani od półtora roku
przez pana Huberta Zająca, że będziemy mieli spotkanie z Poznaniem, bo tam tak pięknie rady pracują i tak dalej, taka frekwencja wyborów. Okazuje się, że u nas jest dużo, dużo lepiej. Pan tu w zasadzie nam nic ciekawego nie powiedział, bo my do tej pory pracowaliśmy naprawdę bardzo dobrze, dużo poświęciliśmy czasu mieszkańcom, swojemu środowisku, bo zależy, inna zasada jest w blokowiskach, inna zasada w domkach jednorodzinnych, inne. To przyjedźcie państwo teraz na osiedle Mania. Zobaczcie, jak ulice doprowadzone, jak to wszystko zrobione. Ostatnio mówicie państwo, że mieszkańcy nie znają, wiedzą, a gdzie rada. Oczywiście. Są mieszkańcy, jak liczą do pani prezydent, do wszystkich wydziałów. Jak wszystkie wydziały oleją go, przepraszam za takie brzydkie słowo, przychodzi do rady. Ja mówię, proszę pana, przecież pan już wszędzie był. My jesteśmy tą najniższą jednostką. To pan teraz chce, żebyśmy my załatwili, jak panu żaden wydział ani pani prezydent nie załatwiła. I to jest wcale nieprawda, więc mieszkańcy nie wiedzą, gdzie są rady. Jeśli chcą znaleźć, to zawsze jeszcze dają. I chciałem się pana zapytać, bo do tej pory rady my organizowaliśmy sami, no, przetargi, nie przetargi, szukaliśmy, kto taniej zrobi, jak usługę jakąś i tak dalej, czy grilla kupowaliśmy, sami sobie robiliśmy. I tu się był taki, no, taka więź z mieszkańcami, prawda? Za 1200 zł, jak zrobiliśmy, kupiliśmy mięsa, czy wędliny, to nam tyle wystarczyło. A teraz przeznaczyliśmy 2800 i żadna firma z miasta nie chce nas obsłużyć. I jaka to jest oszczędność i jakie to patrzenie gospodarskie na złotówkę? Czy was też tak bez was konflikty są stałe, ja powiedziałem. Natomiast ja mówię o czym, co tu słyszę. A słyszę po prostu, że wy płaczecie, jak was urząd źle traktuje. No więc ja wam tylko mówię, jak trzeba zrobić, żeby was lepiej traktował, bo u nas dobrze traktuje, mimo że cały czas, tylko że ta walka trwa 10 lat. A my to zrobimy, tylko pytanie, czemu my to musimy? Załóżcie porozumienie rano siedmi, wszystkie osiedla razem w jednym porozumieniu. Dzień dziecka i tak dalej. Teraz przeznaczyliśmy 2200, nie wystarcza. I koniec. No. Dobrze, dziękuję. Panie Szymonie, głos na koniec. Proszę. Jeszcze ja. Pan zdania po prostu do tego, co pan dyrektor powiedział, odnośnie zapisałam sobie nawet, żeby nie zapomnieć przytoczyć pana dyrektora, gruby pieniądz publiczny. Bo to dotyczy zarówno nas jako radnych tutaj z Radosiedli, jak i Łodzian i całego naszego miasta. Więc odnośnie algorytmu, tak jak tutaj mój poprzednik mówił, my z algorytmu zrobiliśmy na Paderewskiego chodnik, który za 2 lata został zdemontowany, bo jest zrobiona ścieżka rowerowa, jest wprowadzony nowy chodnik. Ale my de facto 2 lata temu z algorytmu pieniądze żeśmy na ten chodnik wydali. Natomiast to, co dotyczy miasta, też chcielibyśmy, żeby się Urząd Miasta ustosunkował do naszego dworca fabrycznego, na którym się nic nie dzieje. Nie ma nic, 2 pociągi dziennie jeżdżą. Niech pan nie wzdycha, panie dyrektorze, bo tu nie może nie wszyscy wiedzą, że w walentynki, żeby przyciągnąć do dworca fabrycznego Łodzian, występowały artystki z teatru muzycznego i śpiewając piosenki jeździły po ruchomych schodach. Natomiast 3 tygodnie temu odbył się kiermasz rzeczy z pudeł, takich jak są wystawiane na ulicy. Był na dworcu fabrycznym, żeby Łodzian przyciągnąć do dworca fabrycznego. A to jest właśnie ten gruby pieniądz publiczny. I za chwileczkę nie będziemy mieć na Lublinku lotniska. Pan dyrektor zdaje sobie z tego sprawę, prawda? Że nasze lotnisko na Lublinku również upada. A to też, jak pan powiedział, jest ten nasz gruby pieniądz publiczny. Dziękuję. Panie Szymonie, głos na koniec. Drodzy państwo, ponad 2 godziny siedzę tutaj. Mój poziom emocji jest, powiedzmy tak, w skali do 10. Więc sobie zimno, obiektywnie obserwuję, co się dzieje i podpisuję się w pełni pod fajnymi, syntetycznymi, emocjonalnymi słowami podsumowania pana Lecha. A moja refleksja jest taka, że jest mi strasznie smutno, że trzeba w Łodzi debatę organizowaną przez NGOs wykorzystywać do wentylowania się. Tyle.
Ale to znaczy, że jest potrzeba, tak? Że ludzie są niewygadani, ludzie się nie wypowiedzieli, zostali wysłuchani. Dlatego jest. Nie, nie, to właśnie nie są wysłuchani, o to chodzi. To ma potencjał, to ludzie się powiedzieli. No dobrze, ale pani Karolino. Chciałabym jak najszybciej spotkania, o których było wcześniej mowa, odbyły się, żeby one były owocne, a nie takie jak zawsze, czyli po prostu spotkania, że my mówimy, wylewamy swoje gorzkie żale i nie ma żadnych rezultatów. Chciałabym, żeby to spotkanie po prostu przyniosło jakieś rezultaty. Panie Grzegorzu, głos na koniec. Ja właściwie nie wiem, czy mam się skupiać na wszelkiego rodzaju przykładach czy też zarzutach, bo czuję się tu systemowo, jakby pan coś powiedział. Jeszcze dokończę. Bo czuję się oczywiście odpowiedzialny za całą urząd i zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj moja rola jest niełatwa, bo muszę odpowiadać zarówno za to, czy się kąpałem, czy się nie kąpałem, czy artystki śpiewały na schodach i tak dalej. Ale ja to spokojnie przyjmuję, bo ja za to biorę pieniądze. Natomiast z całą pewnością proszę mnie nie przeceniać, że odpowiem pani, dlaczego akurat takie artystki, albo dlaczego akurat ciuchy z pudeł. Tego nie wiem, ponieważ nie zajmuję się tego typu sprawami. Miałem na myśli pieniądz publiczny i tu chcę nawiązać do pewnej kwestii. Mianowicie tak trochę słuchając też państwa głosu, widzę, że my trochę balansujemy pomiędzy z jednej strony potrzebą uniezależnienia się, czyli dajcie nam spokój i nie wtrącajcie się i wszystko będzie dobrze. A z drugiej strony podnoszą się głosy, dlaczego nikt tego nie kontroluje. Gdzieś prawda jest pewnie po środku i dyskutujmy o tym, proszę państwa. My nie mamy zamiaru zatrudniać 20 komisarzy, którzy będą państwa sprawdzać, bo z jednej strony mówimy o tym, że się rozrasta biurokracja i urząd zatrudnia bardzo wiele osób, a znowu druga strona mówi, dlaczego jest tak mało osób, żeby tylko rady wspierać, bo przykład Poznania pokazuje, proszę państwa, że tam jest cała armia urzędników do obsługi Radosiewicz. Nie wiem, czy to by się spodobało w naszym mieście, natomiast o to się musimy po prostu... Prezydent spotyka się co miesiąc z Radą Osiedla. Natomiast o to musimy się po prostu... Ja nie chcę przedłużać, bo na pewno miałem powiedzieć, ja w ekspresowym tempie. Trochę ja się czuję trochę zażenowany. Posłuchajmy siebie jeszcze na koniec kilka. Ja się trochę czuję zażenowany niektórymi dogadywaniami albo komentarzami, które są pod, na przykład pod tutaj do naszego gościa z Poznania, które padały, że pan Poznań może powiedzieć, a teraz się nagle okazuje, że brawo, brawo, ciekawa. Ja rozumiem, ale ja osobiście jakby boli to. Natomiast dla mnie jest ważne to, co powiedział Andrzej, że dajcie nam narzędzia i pokażcie, jak niektóre rzeczy zrobić. Tak jak udostępnianie informacji o wydatkowaniach, na co przeznacza Rada Osiedla pieniądze, czy dostęp do informacji publicznej, czy obsługa, nie wiem, stron internetowych, te, które się tworzą. Pokażcie nam. My sami będziemy potrafili te narzędzia wykorzystać, tylko wskażcie nam, z czego możemy korzystać. Tak tutaj jest też ciekawe w tym PDF-ie, o którym pan wspominał, informacja, że Biuro Partycypacji Społecznej jest przygotowane na przeprowadzanie konsultacji społecznych dla wszystkich rad osiedli. Do tej pory żadna z rad nie zwróciła się z wnioskiem o wykorzystanie takiego narzędzia. Może nie wiedzą. Proszę państwa, bardzo dziękuję państwu za tę debatę i zapis wideo z tej debaty będzie nas dostępny na YouTubie. Zapraszam państwa na stronę ludzianiedecydują.pl. Tam państwo będziecie mogli zobaczyć całą tą debatę, przekazać sąsiadom, radnym, znajomym na osiedlu. I no, nie rozstrzygnęliśmy tutaj na pewno wielu kwestii, natomiast my tą, jako organizacja społeczna, tą debatę zorganizowaliśmy po to, bo dawaliście nam państwo znać, mieszkańcy nam dawali znać, że nie ma przestrzeni w tej chwili do rozmowy o takich tematach, jak dzisiaj się pojawiały, tak? I dlatego to zrobiliśmy. My mamy... I to jakby też nie jest tak, że my się na tym nie znamy. Oczywiście nie jesteśmy radnymi,
Natomiast ja 20 kilka lat funkcjonuję i działam w organizacjach społecznych i naprawdę, no to jest troszkę poniżej krytyki, jeżeli przychodzi się tutaj i mówi o tym, że my mamy jakieś złe intencje. No po prostu naprawdę chcieliśmy stworzyć przestrzeń, tak? I bardzo chciałbym wzmocnić na koniec ten głos Lecha. Po prostu my ze swoich doświadczeń z różnych kampanii obywatelskich, jedna zasada, jeżeli się Państwo nie zorganizujecie ponad podziałami z różnych rad, to nie będzie nikt Was słuchał. To jest po prostu ABC aktywności obywatelskiej. Przerabiamy to i na referendach, i w radach pracowników, i w kwestiach związanych z GMO, i z tirami na tory. Zajmujemy się mnóstwem rzeczy. Jak ludzie nie są zorganizowani, różni ludzie, bo Państwo jako rady działacie bardzo prężnie, w większości skutecznie. Ale tu jest, żeby Was wysłuchali, żeby ktoś Was słuchał na poziomie urzędu, to musicie się po prostu w partnerstwo zsieciować. I wtedy tylko będą Was słuchać, tak? Czyli czy 24 razy z 36 to jest dużo? Słucham? Czy 24 razy z 36 to nie, to jest dużo? Bardzo dużo. Takie pismo, takie wystąpili. Dobrze, ale wie Pan co, pismo po prostu jak... Nie, no to Lech powiedział, no po prostu trzeba iść przed urząd. Ja zapraszam te osoby, które są zainteresowane kwestiami alkoholowymi, koncesji i tak dalej. Zapraszam w trzeci wtorek miesiąca, lipca, bo będziemy robić następną debatę pod bardzo kontrowersyjnym tytułem Piotrkowska płynie... Nie, zaraz. Jest Ilona? Ilona. Jak jest tytuł? Piotrkowska płynie kuleczkę. Płynie alkoholem czy park kulturowy. Bardzo kontrowersyjny temat, ale zgłaszały nam kilka nie, może nie rad, ale wspólnot mieszkaniowych kwestię związaną z udzielaniem koncesji w sytuacji, kiedy mieszkańcy kompletnie po prostu nie mają spokoju i bezpieczeństwa w miejscach, gdzie te koncesje są udzielane. Jeszcze w taki sposób, że prawo się zmieniło i są udzielane co dwa dni, na przykład w ciągu 2 miesięcy udzielana jest koncesja 30 razy, tak? Jest coś tutaj nie gra, będziemy zapraszać radnych z Komisji Antyalkoholowej, urzędników i Państwa też zapraszam. Trzeci wtorek miesiąca lipca. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.